Reset Obywatelski Ale to... śmiesznie wyglądamy, ty patrz. Ja się <śmiesznie> Ten, to wog... Ten to w ogóle nie ma, tylko z głową przyszedł i z takim czymś tutaj. Tak, tak. Cześć w ogóle. Cześć. O, widzicie dobra. Państwo, że, że jesteś naprawdę. Ja też w zasadzie na... jakby tak się. Na tego, czy... o, dobra, już nie e, Witam serdecznie. E, po raz kolejny w tym roku. E, si to pyta e, dziś gość nasz to Robert Tutkowski. Robert, e, czy... Powiedzieć o tobie wybitny terapeuta, unieważne. To yy, przesada trochę? Czy, no, czy... Kłuje, kłuje mnie to, bo ja mam syndrom oszusta, który wiesz, od, jest, jest dożywotni chyba, bo jak nie zaobserwowałem, żeby on odpuszczał. Ja sobie radzę z nim świetnie. A na czym ten syndrom polega? Dzisiaj no to, będziemy o różnych syndromach rozmawiać. Na tym, że jak ktoś, wiesz, coś fajnego uda mu się zrobić, to akcentuje słowo, że udało mi się. to jest, wiesz. Hmm. anglosasi mówią I did it, rozumiesz, zrobiłem to, a my mówimy, udało mi się. <laughs> I to jest taka klątwa, wiesz. Jakoś, jakaś, jakoś, jakaś, to jakoś wyszło. Jakoś wyszło. No, wyszło. No, no, przepraszam, że mi wyszło. I ja, tak, wyszło. Ja, ja, ja miałem śmieszne zdarzenie, bo to było związane z, moją, wiesz, też z moim profilem zawodowym. Ja jestem z zawodu psychoterapeutą już wieloletnim, z certyfikatami, wszystkimi papierami. Czyli jest, odpowiedziałeś na pytanie tak. Byli, się, 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 nie, znaczy, słuchaj, Mam uprawnienia do wykonywania mhm. swojego zawodu, co we mhm. współczesnym świecie jest dość istotne. Wiesz, miałem mhm. egzaminy państwowe, zdawałem naprawdę je, bardzo się mocno przygotowują, zrobiłem sobie to wykształcenie. E, a też nie było to takie znowuż pewne, że ja się gdzieś tam e, w te przestrzenie akademickie będąc później wykładowcą na różnych uczelniach, ponieważ ja dwa razy nie zdałem słuchaj. Wiesz, najśmieszniejsze jest, jak do mnie przychodzą rodzice, z chłopakiem, dzieciakiem, nastolatkiem, mówię panie Robercie, się uczyć nie chce. Bardzo proszę jakoś, nie wiem, zmotywować go, popracować z nim nad motywacjami, nad tymi wszystkimi sposobami, żeby chłopak się uczył. Ja mówię, ale trafili państwo pod zły adres, bo ja jestem zwolennikiem takiej formuły, żeby jednak nie miażdżyć y, psychiki dziecka, tymi, wiesz, zmuszać go do, do korepetycji. W ogóle korepetycję uważam za jeden z najbardziej poważnych, demoralizujących. Nie, to jest korup korupcja. To to jest, korupcja to jest to, pomijam ten aspekt korupcyjny, ale mnóstwo wiesz, dzieciaków y, y, całkowicie ignoruje szkołę. Zresztą trudno jej nie ignorować, skoro ona funkcjonuje w modelu pruskim. Hmm. więc trudno tam się dobrze czuć, więc później się ich miażdży tymi korepetycjami hmm. oni wiesz nic nie robią w tej szkole, idą na te korepetycje, więc wiesz ja nie, też nie jestem dobrym przykładem, żeby motywować dzieciaki, żeby się uczyć. Ale zaraz o tym porozmawiam, się Za tym bo miałem taki przygotowywałem sobie taki pytanie usiadłem sobie, pokażę teraz jak usiadłem, o, tak usiadłem, i przygotowałem sobie to pytanie. Właśnie o to. Ale to, 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 to później, bo chcę wrócić jeszcze wcześniej. Wiesz co, nie spodziewałem się, że jak zadam pytanie komuś, bo to idiotyczne, <kluzni> wyjątkowo idiotyczne pytanie, yy, czy powiedziecie tobie, że w bitnym że yy, yy, trepę to, to skłamać. Yy, ale nie spodziewałem się, że od, do, do, w ciągu dwóch minut... Do, Uzyskam odpowiedź, że tak. Znaczy po prostu nie, przygotowanym terapeutą. Przy, tak. O, przygotowanym. Wiesz, To nie. jest dobre słowo. To mi nie. bardziej nie. odpowiada. Tak, ja się przygotowuję. Wiesz, ja naprawdę przyjeżdżam. Ty wiesz, muszę dygresję wtrącić. Mam przyjaciela, który jest wybitnym. O, on jest wybitnym, słuchaj, lektorem. On mhm. czyta audiobooki i, i, i jest naprawdę fajnym lektorem. Mhm. Zresztą to nie jest żadna tajemnica. To jest, to jest Janek Zadura, który, który naprawdę czyta. Ma fajny taki męski głos. I słuchaj, i on jest takim gościem, który. Opowiadał mi kiedyś taką. On był kiedyś aktorem. Mhm. I on mi opowiadał o Irenie Kwiatkowskiej, znanej, wspaniałej nie polskiej wspaniałej aktorce, tej... e, ponieważ ja też jestem wykładowcą, więc też publicznie się udzielam. Mhm. E, to jest też de facto publiczne wystąpienie. E, I ja też tutaj przyjechałem pół godziny wcześniej. Mhm. To nie jest przypadek. To nie to, że akurat. Taksówka, wiesz, wcześniej przyjechała. Ja po prostu lubię przyjechać do miejsca, w którym coś się będzie działo z moją osobą. I co to ma wspólnego z tym wszystkim Irena Kwiatkowska? Bo mi Janek opowiadał kiedyś historię, jak, jak pracował w teatrze. Jego rówieśnicy, wiesz, mieli grać tam jakąś scenę, nie wiem, pod koniec sztuki. Oni, wiesz, wpadali z papierosem w ręku, wiesz, kipowali go po drodze, zrzucali płaszcz i wpadali na scenę, żeby zagrać tam swoją mm -hmm. scenę. A Jirana Kwiatkowska, skońca, przyjeżdżała, przed rozpoczęciem, tam delikatnie schowana, Janek się pyta Pani Reno, ale przecież Pani dopiero za pół godziny, czy tam za godzinę wchodzi mhm. na plan. Pani Janku, ale ja się muszę dostroić do miejsca. Dostroić do miejsca, świetnie. Słuchaj, i to jest coś, co ja praktykuję świetnie. od lat. Jak mhm. mnie na przykład zapraszają na różne wykłady, ponieważ jestem takim, wiesz, troszkę takim cyrkiem objazdowym i gdzieś tam jadę z różnymi moimi jakimiś tam przekazami, kogoś to może interesuje mniej lub bardziej, ja przyjeżdżam dzień wcześniej. Jak chcę, wiesz, miejsce zobaczyć, pokręcić się, poczuć klimat miejsca, na przykład jeżeli jakieś miasto, wiesz, urząd gminy mnie zaprasza na jakiś tam wykład, ja naprawdę lubię poznać to miasto, poznać tych ludzi, wiesz, brzmi to, ale to, to, Nie, ja całkowicie to trochę rozumiem. się styka właśnie z tym, z tym takim przekazem, żeby się do miejsca, rozumiesz, gdzieś tam mhm. trochę wczuć w to miejsce. Dobrze, więc temat, który dziś będziemy tu poruszać już w ostatnich tygodniach czy miesiącach był na tapecie, na tym tapecie, nie na tej tapecie, przypomnę. I wiele właśnie miałem później zwrotnych reakcji, że tak, chcemy porozmawiać o tym dalej, czyli o problemie. Ja to nazwałem w, dzisiaj na YouTubie będzie tytuł, jest tytuł. Jak to było, że czy Polska czy polska powinna odbyć terapię od zależności od, od Zabezpiec. Zaleźń, Zabezpiec. Terapy, tak. 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 I <laughs> no, dwa słowa, może powiedzmy najpierw o naszych doświadczeniach, bo to jest konieczność po prostu, żeby, żeby słuchacze wiedzieli, po prostu wiedzieli o co chodzi. Tak? Ja, ja przez, jeśli chodzi o alkohol. No, nie dałem się, nie, żałuję naprawdę. Dwóch rzeczy żałuję w y, życiu. Że nie poszedłem na prawo i że y, nie przestałem bić alkoholów znacznie wcześniej niż y, przestałem, tak? No to po prostu, że, że będąc, właśnie, tu mówiliśmy, tego tak mówię o tym y, chłopaku, to, którego ci przyszli, y, y, przyszli rodzice i prosili, żeby ci, żebyś go ustawił, nie? Y, y, Że nie. Naprawił. Naprawił, tak. Nie, że, nie, że, nie, że nie potrafimy uwierzyć po prostu, że to nie jest jakaś. Y, Propaganda, takie niebo nie, tylko że kurczę, można mieć lepsze życie? Nikt mi nie pokazał tego, wiesz, nie, 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 nie było takich mentorów, nie było, a ci mentorzy, jeśli byli, to nie wiedzieli, że wtedy, w 70-tych latach, 60-tych, nie wiedzieli, że akurat sprawa alkoholu jest tak, tak istotna, żeby, żeby, żeby miał fajniejsze życie po prostu, nie? I i chciałem cię zapytać po prostu o to, Najpierw, żeby, drugie, żebyś też spytać, czy też miałeś po prostu bujne, bujne życie alkoholowe i przestałeś, czy tak u ciebie było, czy nie? No to ja przyznaję, że tak miałem. I chciałem zapytać, się, słuchaj, czy. No właśnie, czy, czy jest pomysł na to, żeby z młodymi ludźmi. Którzy mają, nie wiem, no po 18 lat, powiedzmy, albo przed 18 latami, ale czy te 18, 17, które są po prostu jakimiś orgiami alkoholu, bez sensu, takiego uwalenia się, upadlenia się, po prostu naprawdę obciach, znaczy to, żeby pokazać im, że to jest obciach, rozumiesz, I żeby jak to, jak to zrobić, bo oni nie myśleli, że to, że to starzy, że to, że to po prostu. Że... Więc co kilka dni temu wrzuciłeś na, nie tam, kilka dni temu, wczoraj chyba wrzuciłeś na swoją tablicę. E, taką fajną tabelkę z tymi rocznikami. A nie, to już jakiś czas wisi, tak. Te Fajne tam, tak. to jest. Myślę, z tymi pokoleniami. Ja ten... dzięki temu się dowiedziałem, że jestem baby, baby boomer. A ja jestem na styku. I, tak, ja jestem ten, pokolenie X. X tak, tak, tak. A, bo ja jestem 6-3, a ty jesteś 6-5, a 6, tak. od 6-4 liczy tak, się tak, X. Ale tak, tak, tak. ja tak sobie uświadomiłem, że ja jestem bo te wszystkie, co przy X są, to są też moje. Bo jestem już z pogranicza. No nie, no wiadomo, ja że to, się jest to jest płynne. Nie, Wszystko Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja jestem baby boomer, ty jesteś już X. Yy, na tym styku też ucieszyłem się dzisiaj, że jak z Tobą gadam, to. Bo myślałem, że młodszy jesteś, że masz trochę mniej latek. Yy, to mogę, ja mówić, to mogę <laughs> mówić nasze pokolenie. No tak. Więc możemy śmiało mówić nasze pokolenie. Słuchaj, wybij sobie z głowy jedną rzecz. Naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością bardzo autorytatywnie. Nie będziemy żadnymi nośnikami przekazu dla dzieciaków, żadnymi. Znaczy, mhm. zapomnij o tym. Możesz sobie pogadać, możesz wiesz jakieś tam możemy tutaj wiesz, mnóstwo argumentów użyć, odwoływać się do różnych linków, eksponować je, to zostanie z góry odbite. Ich to nie interesuje. Ich rówieśnicy, yy, którzy, którym się udało otworzyć głowy, bo takich jest mnóstwo. Ja na przykład jestem, słuchaj, dzisiaj który jest? Dzisiaj jest. Piąty. Piąty. Jestem w przyszłym tygodniu na SG. Studenci mnie zaprosili. Już kolejny raz będę na SG. Kocham to. Kocham studentów. Bo ja tam idę całkowicie pro bono. Wiesz, jak mm. mnie. Zaprasza duża korporacja, to ja też umiem swoje usługi cenić, i faktury są duże. Natomiast na uczelnie biegnę z wielką radością, z wdzięcznością, że mnie studenci chcą posłuchać, bo mnie mhm. zapraszają studenci, a nie ich profesorowie. Mhm. I mam takie wiesz, wykłady dla nich w tej formule, takiej bardzo ostatnio, wiesz, mądrej, takiej bardzo rozpowszechnionej: Answer and Questions. Mhm. I te pytania odpowiedzi to jest też taka fajna energia i oni, ich to interesuje. O czym to świadczy? Że jest grupa yy, młodzieży, która chce posłuchać bumerów. I teraz w nich jest nadzieja, bo jeżeli do pozostałych chciałbyś ty trafiać, to w ogóle sobie odpuść. Wiesz, ja przez 20 lat latałem po szkołach, robiłem programy profilaktyczne. Mogę naprawdę z sobą dwie godziny gadać na temat paranoi programów profilaktycznych, jaka w Polsce jest, gdzie wiesz, jakby zaprasza się takiego mądrale, który wiesz, coś tam swojego przeszedł i on ma tym młodym ludziom wytłumaczyć, że to jest niedobre. No nie, to tak nie działa. Nie, mi nie chodziło o, o nasze pokolenie, tylko w ogóle o, o starszych. Rozumiesz, o, o nawet wiesz nawet nawet nie wiem powiedzmy, że żeby 17 latka 27-latek no tacy tacy wiesz no, zwróć uwagę że na pewno się z powodów także zawodowych ale też jesteś świetnym e fanem muzyki Dziękuję. więc więc na pewno zauważysz, że w hip-hopie jest coś takiego że są po prostu mm, no debilątka tak to nazwę, tej dowcipny czyli rapy wiesz nastolatków i wczesnych 20 a potem są z kolei tych co znają życie <laughs> I dy, dy. Ja już nie sypię, nie, nie, nie ganiam, tak, nie coś tak. tam jest. On już jest i po prostu obie rzeczy są z równą powagą śpiewane. O. I właśnie tacy 30-letni, 30 kilkuletni no, goście w szacunek oczywiście, którzy wyrwali się ze swoich uzależnień. I robią na ten temat kawałki. Zastanawiam się, czy one trafiają do takiego siedemnastolatka, czy nie? I boję się, że nie. Nie, nie, one nie trafiają. Wiesz, a propos hip-hopu, ja powiem ci, że w latach dziewięćdziesiątych już wtedy byłem po tej stronie barykady tych, tych takich wykształconych już um, neofitów. Tylko, że ja, mo, moje neofitstwo to nie było alkoholowe, wiesz? Alkohol mnie nie uwiódł. Mnie przed alkoholem trochę uchroniła heroina. No, brzmi to dziwnie, ale ja jestem naprawdę starym czpunem heroinowym w latach 80.. Ja przekroczyłem ten próg powrotu, jakby do rzeczywistości. W 86 roku spędziłem miesiąc na detoksie w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie na Sobieskiego. Co ciekawe, moje panie doktor, obie, które mi uratowały życie na tym detoksie, jeszcze żyją, jeszcze nawet w branży pracują. I od tamtej pory jestem, wiesz, jakby czysty. Natomiast to mnie uchroniło przed alkoholem, ponieważ ja, jak z tego ośrodka wyszedłem, oczywiście miałem tę tendencję, żeby po ten alkohol sięgać, chcąc się socjalizować, ten klej społeczny, jakim jest alkohol, jednak używać go, no bo pragnąłem mieć kolegów, koleżanki. Seksualność się uruchomiła w końcu, tam po tych kilku latach tego herejnowego obłędu. Ja napisałem książkę na ten temat, oswoić narkomana. Już tam nie wiem, ponad już 10 lat to będzie spokojnie. I w tej książce trochę o tym, jakby też napisałem, jak to wygląda. A wcześniej jeszcze byłem sportowcem, jeszcze byłem reprezentantem Polski w kosza, więc wiesz, to w ogóle jest taka historia, że ja zacząłem. Z, z takiego dużego C, z wielkiego C. Zacząłem od heroiny mhm. e, i e, przeszedłem przez kilka na, narkotyków najbardziej popularnych e, i nie zakochałem się, słuchaj, w żadnym z nich. No trudno było po heroinie, wiesz, próbować romansować tak, z jakimiś, tak, z jakimiś tak, dziwnymi, tak, tak. takimi niskiej jakości, okay. drobnymi przyjemnostkami. Alkohol zawsze mi się wydawał podejrzany, wiesz. Alkohol był dla mnie taki zawsze upośledzony narkotyk. Zawsze go traktowałem no tak, jako upośledzony i, narkotyk. I ja, widzisz, a ja żałuję, że ja tak właśnie nie, że tak nie, nie widziałem alkoholu, rozumiesz? Bo mm, no wiele lat nie, nie, nie piję alkoholu. Yy, czasami, wiesz, czy, może, nie, może to jest niedydaktyczne, co mówię, ale czasami mi się zdarza, wiesz, że na jakiś krótki okres y, przerywam. Właściwie to po to głównie, żeby się przekonać, że tego nie lubi, że nie jest, że, to nie, że nie wpadam w ciąg, nie? Że, że nie robi mi tego. Po prostu koniec i idę dalej. Nie? Ale y, nie, mam, y, nie mam po prostu takiego y, takiego. Y, czasami to znaczy, na dwa lata, żeby nie było, do tej y, <ślamy> Nie piję alkoholu, ale to w piątki przerywam. <ślamy> Yy, yy, ale wiesz, yy, żałuję, że nie miałem tego właśnie yy, takiego obrzydzenia, takiego... Yy... Taki, takiego, wiesz, czasami rodzice robią coś takiego, że, że nie wiem, mieszają alkohol z, jakimś, z czymś gorzkim albo idą do McDonald'sa, tam papryki wrzucają, żeby dziecko, się, wiesz, miało traumę i nie chciało, nie? To ja żałuję, ja że coś takiego nie miałem. Ale to jest głupi pomysł, on w ogóle nie działa. <laughs> dlatego, to, to jest kompletnie z, pomysł kompletnie z tyłka, dlatego że on jest askuteczny. słuchaj. Słuchaj, no. Ludzie, rówieśni, grupa rówieśnicza jest dużo silniejsza. Jeżeli rówieśnicy... Um... Pamiętasz taką kapelę Afrokolektyw? Tak, oczywiście. No to są genialne chłopaki. Przecież oni w mhm. latach 90. nagrali płytę, rozumiesz? Genialny kawałek, którego tytułu nie pamiętam, ale cytuję go w swojej książce, którą właśnie przed chwilą skończyłem. Dosłownie ten kawałek cytuję. Nie? O tym, jak grupy rówieśnicze robią najgłupsze rzeczy, mhm. nie wiem, smażąc kawałek kupy, mhm. no robiąc dziw, 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 dziwactwa, tylko żeby się grupie, rozumiesz, przypochlebić. No, no to mamy na, 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 na przecież mnóstwo tego na TikToku, Tak. I to pokazuje, że jakikolwiek przekaz merytoryczny, odwoływanie się, się do badań, nie ma żadnego znaczenia swojej. Trzeba swoje, mówiąc kolokwialnie, odgibać, swoje w dupę dostać. Jednym się uda z tego wyjść, niektórym nie. Wiesz, ja dzisiaj do ciebie jechałem, ja sobie uświadomiłem, że ja nie mam e, przyjaciół w moim wieku. Nie mam. Wszyscy są młodsi. Ja to jak, jak najbardziej. Moi rówieśnicy, słuchaj. Albo odlecieli kompletnie w taki pracocholi, że nawet nie mają czasu pogadać przez chwilę przez telefon i liczą te kolejne zera, rozumiesz gdzieś tam mieszkając w Nowym Jorku, czy gdzieś tam w Australii. No, znasz to, bo przecież też jesteś facetem, których, którego się przyjaciele rozjechali po całym świecie i za, i za tą kasą jest trzepią, szepią. I nie mogą się zatrzymać. Słuchaj, pyknie za chwilę 6-0, pójdzie rozumiesz jeszcze dalej, i nagle się okaże, że się czas skończył. I Halo, przepraszam, ale jak to? A kolejny poziom? No nie stary, nie ma go. Więc co? Jak mnie się pytają, czemu ty nie pijesz alkoholu? Ja oczywiście mogę te radę wygłosić na temat e, tych wszystkich e, badań, e, ale jest inny powód. Nie jest szkoda czasu. To jest taki złodziej mhm. czasu, a tego czasu nie odkupisz w żaden mhm. sposób. No, zwłaszcza piwo. Yy, to jest, nie no, się być zawsze, ale piwo to ma taki jakby jasny widok jest. A, napiję się piwa. Mhm. A jeszcze bym się napił, no. I a miałem plan, planowane na dziś takie a takie rzeczy, nie? Tak. Nie, bo wiesz, wódka no, to jednak jest, znaczy, różnie ludzie mają, no, ale jednak budka to jest tam, nie wiem, umawiają się na wieczór, a piwo to, to prawie, że nie alkohol, nie? I trzy piwa i już nic mi się nie chce na cały dzień. Zresztą, to podobnie jak wiesz, Puchna, ja ostatnio, no. wiesz, ja teraz tę książkę bardzo mocno się do niej przygotowywałem e, i ja się dowiedziałem w materiałach źródłowych, że w Rosji e, piwo nie było traktowane jako alkohol do czasów Gorbaczowa, dopiero w po, po pierestrojce uznano piwo za alkohol. Słuchaj, to pokazuje, że ponieważ my niestety choćbyśmy bardzo, wiesz, aspirowali do kultury tej śródziemnomorskiej i tej zachodniej, jednak my niestety jesteśmy no, trochę mamy przeryte berety przez ten, tego homo i on mocno się w Polsce osadził i to rozpijanie Polaków w czasie zaboru rosyjskiego, carskiego, ono jest w nas, słuchaj. Więc ja, y, mnie się zarzuca trochę, wiesz, takie nawiedzenie. Ludzie mnie atakują, dostaję czasami bardzo niepochlebne, wiesz, przez internet, do czego mam wielki dystans, bo już jestem w takim wieku, że naprawdę ja już się z nikim nie muszę ścigać i mam swoją pozycję bardzo mocną w tym moim gabineciku. Zapisy, wiesz, mimo że jestem prywatniarzem i to nie tanim, to naprawdę. Pół roku jest czekanie, albo nawet czasami dłużej. Mam bardzo spokojną robotę. Mało tego, z każdym pacjentem czegoś nowego się uczę, więc mój jest taki wyjątkowy zawód. Słuchaj, że ja im dłużej jestem terapeutą, tym, y tym więcej wiem na temat tego swojego zawodu i na temat człowieczeństwa, ponieważ jestem facetem, który nigdy w życiu wiesz, ni nie wszedł w obłęd alkoholowy. Dzięki y, tym ciężkim narkotykom, zresztą nie, kiedyś... ale nie mów w ten sposób, dzięki w ogóle. Yy, Wiesz co nie, nie, nie a, absolutnie, ja jestem zwolennikiem jest koncepcji tak. takiej, żeby tutaj jakby nie udawać, mhm. dlatego, że ja nie będę brał bicza i się samobiczował, ponieważ żebym ja dzisiaj się dobrze czuł ze samym sobą, to ja nie mogę sobie mówić, że ja żałuję czegoś w no tak, swoim no życiu. No tak, nie, no, no nie tak. mogę tego no tak, robić no tak, no tak. i nie chcę tego robić. Ale też poza tym, też ale... mi się wydaje, że chyba właśnie to, że nie oszukujemy się i że nie... nie... Siebie, ale też innych, no to powoduje, że jesteś Słuchaj, taki, jaki jesteś. Ja, nie? ja jestem sportowcem, się jest do końca życia. Mhm. Ja byłem naprawdę zażartym sportowcem, któremu sport uratował życie, ponieważ ja miałem ciężką sytuację w domu, wiesz, awantury, rodzice, rozwody tam w ogóle. Bez przesady też bo to nie był jakiś tam wielki dramat. Yy, wielu ludzi ma dużo ciężej. Natomiast u mnie nie było bliskości, Wiesz, u mnie ojciec miał dużo ważniejsze rzeczy do roboty. Przeważnie były to jego kochanki, brak czasu, wiesz, praca i tak dalej, tak dalej. Bardzo wykształcony, bardzo fajny facet, ale niestety, no, nigdy od niego nie usłyszałem, jak dla niego jestem ważny. Ja od innych ludzi słyszałem. Więc to jest mój taki, wiesz, no to, yy, zap to, to jest to tak. jest taki właśnie ten, ten przekaz. Natomiast yy, ważne jest to, że ja nie będę wiesz ściemniał. Ja uważam, że w życiu nie ma porażek. Nie istnieją porażki, jest tylko informacja zwrotna. Jeżeli dostałeś w dupsko, podziękuj za tę sytuację, bo ona powoduje nie tylko na poziomie takim, wiesz, y, 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 retorycznym, taka, taka narracja, że warto tam z tymi swoimi się godzić. To... Nie, słuchaj, to jest czysta neurobiologia. Jak ty powiedziałeś, że żałujesz, że nie poszedłeś na prawo, wiesz, czego ja żałuję? Bo gdybym ja miał okazję cofnąć czas, ja bym był absolutnie na medycynie, na neurobiologii. Ja od kilkunastu lat Jestem pologowany na większości światowych portali neurobiologicznych i ja naprawdę na temat mózgu nieskromnie powiem, dużo wiem. Absolutny amator. Ja nie będę, wiesz, wchodził w, w rolę... Doktor Wilczur. W, w, rolę, w rolę lekarza. No sorry, Antoni Kosiba. Nie, Zawsze odsyłam do moich zacnych przyjaciół, których znam bardzo wielu lekarzy. Ja się przyjaźniłem z, z, z doktorem Betulani, z profesorem Wetulanim, z Jerzem Wetulanim. Wetulani to taki tuz, wiesz, w Polsce neurobiologii, który zginął w tak absurdalnych, słuchaj, rozumiesz, okolicznościach w Krakowie na przejściu dla pieszych samochód go strzelił. Rozumiesz? Kompletna paranoja. I ja też jakby z Jerzem wielokrotnie miałem okazję na temat tego mózgu, płatów czołowych i tych wszystkich, wiesz, miliny. Ja od niego dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o na przykład działanie y, na y, pewne struktury neurobiologiczne. Y, y, I my naprawdę, gdybyś mnie teraz wziął, tak pociągnął dalej, to, to by ludzie to wyłączyli, bo nie chcieli tego już bradania słuchać. Nie, ja długo, długo ci nie pozwolę. No, nie. <laughs> Ale ja mam taką, wiesz, też tendencję, że ja lubię się dzielić tym, tym co wiem, bo też wiele lat poświęciłem na to, żeby to pozyskać, żeby tego się nauczyć. Żeby... No dobra, czekaj, jesteśmy przy mózgu. No to bez tego, to nie wiem, albo... Y... Albo znaczy jakby no, powiedz, że się mylę, albo popraw, albo przyznaj, że tak jest. Jak jest z tym zabijaniem komórek mózgowych przez alkohol? I jak to się ma na bieg? Mózg się mielinizuje. Co to znaczy? Mielina to jest taka izolacja. Ja jestem audiofilem, lubię kabelki, wiesz, dobre, sprzęt, połączenia. Ci, którzy wiedzą o co chodzi, to, to bardziej to zrozumieją. Żeby naprawdę ten dźwięk przeszedł od źródła do wzmacniacza i później do kolumn, no musi pójść po jakichś łączeniach. No, najlepiej, żeby te kable były zacne. One muszą być ekranowane. Czyli musi być zabezpieczenie przed inter, interferencją fal, ponieważ następ, następuje sprzęgnięcie i zakłócenie tego przesyłu. Jeżeli dostajesz zakłócony przesył do swojego mózgu, no to nie dostajesz, To jakbyś wlał do samochodu brudną benzynę, rozumiem, zakłóconą jakimiś farfoclami. I taką funkcję tej izolacji na przewodach tych międzyneuronowych. Yy, właśnie sprawuje taką pieczę mielina. Mielina. Mielinizacja mózgu trwa, uwaga, bo to jest, słuchaj, to jest petardek. Ja się o tym dowiedziałem ileś tam lat wcześniej, to się za głowę złapałem. Do 26. roku życia uznaje się jako początek pełnej mielinizacji, ale ta mielinizacja, ona się kończy, rozumiesz, w 30. roku życia. Ups. I teraz zobacz, co się dzieje. Popatrz na tych wszystkich studentów, małolatów, uczniów, którzy, rozumiesz wlewają w siebie hektolitry alkoholu, wlewają w siebie jakieś inne dziwne substancje, których naprawdę jest szeroka oferta. Nie trzeba się tylko alkoholem otumaniać, aczkolwiek alkohol nadal biedzie prym. Nie chcę tutaj jakby już jakby dryfować w kierunku, wiesz, samego zielska, jakichś tam innych, rozumiesz, wynalazków z grupy tych tak zwanych dopalaczy, czy chociażby te legalne do niedawna jeszcze energetyki, których w tej chwili ostatnio zmniejszono tam o parę jednostek, że w tej chwili jest 14 mg na litr i to już Rozumiesz, może mało lat kupować, tylko że to nadal rozumiesz jest zajzajer, który rozumiesz rozpuszcza mózg. Czyli wszystkie trzy. I, i narkotyki, i alkohol, i energetyki, tak? Mało tego, stres również. No. No, to, to możemy o stresie rozmawiać, możemy Aha. rozmawiać o jakości jedzenia, słuchaj. To no dobrze, przecież... ale tym, co Mnóstwo jest, jest, jest rzeczy, które powodują to, że ten mózg się po prostu nie mielinizuje w odpowiedni sposób. Ja jak kiedyś miałem te zajęcia w tych szkołach, ja mówiłem tym dzieciakom, słuchajcie, na pewno w waszej klasie są ci, którzy chętnie sięgają po różnego rodzaju otępiacze, przymulacze, rozweselacze. Podziękujcie im za to. To jest konsternacja w klasie. Jak to? Dlaczego mamy im podziękować? Słuchajcie, bo na rynku pracy będzie mniejsza konkurencja. W tej chwili żyjemy w czasach od początku lat 90., gdzie wiesz, do pracy naprawdę trzeba się spiąć. Trzeba rozumiesz poślady napiąć, żeby rozumiesz przejść przez te wszystkie um, rekrutacje, które nie są bagatelne. Ci, którzy szukali pracy, wiedzą doskonale, że siedzi komisja, patrzą się, łapią za słowa, zadają trudne pytania, i, i bądź wtedy, rozumiesz, przepity kilka dni wcześniej, i jeszcze rozumiesz sobie do Joyta, rozumiesz, nie wiem, kilka dni temu. Więc to naprawdę powoduje to, że ten, że ten przekaz, ta werbalizacja swoich emocji, swoich myśli jest dużo utrudniona. I teraz ta milinizacja, no, słuchaj, dobra wiadomość jest taka, bo inaczej ty i ja niekoniecznie byśmy Umieli bawić się słowem, żonglować nim, budować jakieś wiesz, w miarę poprawne zdania, bo też obaj byliśmy niegrzeczni kiedyś w, swoim, w swoich okresach życia, z różnych powodów. Różne substancje nas uwiodły, różne zachowania nas uwiodły. Natomiast fenomenalną rzeczą, czego sam doświadczyłem na własnej skórze, jest to, że mózg się regeneruje. Są dwa organy, które się fenomenalnie regenerują: to jest wątroba i mózg. Więc, akurat związane, akurat z związane z intoksykacją, z jakimiś, tak. rozumiem, syfami, które wprowadzamy do, do, do naszego organizmu. Wiesz, ja, no, 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 no. Słuchaj, ja jako dzieciak naprawdę nie byłem w stanie normalnie funkcjonować, normalnie chodzić do szkoły. Miałem problemy ze skończeniem. E, no, wcale mnie nie usprawiedliwia fakt, że tatuś wybrał najlepszą szkołę w Warszawie. Właściwie dwie były z, z, z tego. No to ryby, e, nie, 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 ja byłem, to, to były technika. Wtedy a. były, to są czasy, kiedy były dwa technika warszawskie, paskudne, okropne, straszne miejsce. To był Zajączek i Kasprzak. To były dwa takie miejsca w Warszawie, gdzie. Człowieka, wiesz, odciesywaną w sposób taki makabryczny. Ja ci no powiem. Tak, co, ale, ale, ale człowiek wychodził z to Właśnie, to był główny powód. Natomiast słuchaj, ja nie zdążyłem tej szkoły skończyć, ponieważ niestety się zaczęły te narkotykowe historie. Ale powiem ci, ta szkoła mi tak zryła beret, tak mi uszkodziła poczucie własnej wartości, że ja w tej chwili, nawet kilka jeszcze lat temu, jak jeździłem swoim motocyklem, tam koło Kasprzaka przejeżdżałem w, mhm. do serwisu motocyklowego. Karski, tak. Słuchaj, to aż. Po prostu mnie przygniatało, aż yes, po prostu yes. wiesz, całe ciało się napinało. Więc to jest taka, to taka, taka, taka osobista refleksja apro, a, a propos traumy, yy, traumy szkolnej. Ale ponieważ mnie spytałeś o dojrzałych yy, ludzi, ci, którzy mają już tam, nie wiem, załóżmy 40, plus, no to powiem szczerze, że, że jeżeli do 40 jak ktoś lubi, jak komuś się to podoba, no to jeszcze można ten etanol w siebie wlewać. Ale po 40 daleko idącą nieprosobliwością nie nie jest wle, wlewać w siebie etanol. Po 50 to jest bardzo poważne ryzyko. Aha. A po 60 to już jest samobójstwo. A, to ciekawe. Czyli te właśnie te, te przejścia na... na czyli tak, tak jakby na przykład to, co, co ze mną i z różnymi kolegami się stało, że ja swoje życie wypiłem, wywi, to nie jest... To nie trzeba się wstydzić tego, że to, to jakby naturalny po prostu idę z, z rytmem zdrowia. No. Jak go no rozsąduj, wreszcie... że młodzieży się nie, nie wytłumaczy się tego. Nie, tego sz... że... A potem po prostu sam dochodzi do Są tego. Są wśród młodzieży no. dzieciaki, które mają otwarte głowy, lubią czytać. Ja pamiętam w latach 90 jak na Uniwersytecie Warszawskim była takie konferencji, bo już wtedy byłem tym, tym takim aplikującym mądralom, który sam chciał wiesz, zdobywać te wszystkie... Powiem ci wprost. Ja szukałem odpowiedzi, dlaczego tak się stało, że ja mając wszystko, będąc wiesz dwumetrowym facetem, który, któremu się całkiem nieźle powodziło, załapałem się do reprezentacji Polski nie byłem najbrzydszy w reprezentacji Polski? tak, ja grałem w reprezentacji Polski w korzykówce. ja Chorzykówce to wiem, ale nie wiedziałem, że no, Polskę. załapałem się z, wiesz, z Orłem wiesz, wtedy, wtedy miałem Orła na piersiach a teraz co mam napisane na moim e, logotypie? Nie. Nie, 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 nie. Tak. <gryś> tak, teraz noszę bluzę z napisem złe nawyki zresztą ta bluza ma też swoją historię także mogę, jeżeli zdążymy taką dygresję wiesz, zapodać no dobra, bo... jedźmy z tą bluzą, bo nie przestanę o nim myśleć z czym? Z tą bluzą. No. Ja tak, no właśnie. Słuchaj, tę bluzę kupiłem w zeszłym roku we Władysławowie w Hydrosferze. Najlepszy sklep w Polsce, jeśli chodzi o surferowe rzeczy. Ja miałem ciężki wypadek motocyklowy słuchaj, w lipcu. Roztrzaskałem się po 25 latach jeżdżenia na jednośladach. Bardzo poważnie do tego stopnia, że kasacja mojego sprzętu. A no więc właśnie. Ja powiem ci, że zetknąłem się pierwszy raz od czasów, kiedy przestałem ćpać opiaty, czyli heroinę, z czymś, czego przez te wszystkie lata nie było mi dane doświadczyć z działaniem opiatów. Ponieważ dostałem tak silne leki przeciwbólowe. słuchaj. Ja dziękuję i ty poczułeś to? Poczułem. Poczułem. Znaczy moja żona zauważyła. Ona mówi sobie: "Odstaw to już, bo ty za chwilę popłyniesz". Zadzwoniłem do naszego przyjaciela lekarza Arka, który w ogóle on on e, mówi, słuchaj, nie dawaj mu te leku, odstaw mu te leki. Ale wiesz, co się wydarzyło? Ja o tym mogę oczywiście publicznie spokojnie mówić, bo mi się to wcale nie spodobało. Wiesz, ja się po prostu poczułem naćpany. Te leki, to jest istotne. Wziąłem dawkę, którą mi zalecił Arkadiusz, mój chirurg. Ja to wziąłem. Zero reakcji, bo ja miałem tak, po połamane dwa żebra, pęknięty obojczyk i pęknięty mostek. Więc słuchaj, ja pierwszy raz w życiu wyćwiczyłem spanie w pozycji takiej na plecach, takiej na plecach takiej, to jest pozycja katafalkowa, słuchaj. A, tak, tak, tak. wyobraź sobie spać na plecach, słuchaj, w lewo się nie możesz, tak. słuchaj, to, to było naprawdę, ja teraz się z tego śmieję, ale to nie było fajne przeżycie, a poza tym ci, którzy mieli połamane żebra wiedzą, że przez 2-3 miesiące to się zrasta. Więc ja słuchaj w lipcu trzepnąłem w ten zajeżdżający mi drogę Biały Sów z rejestracją krakowską, bez żadnych tutaj jakby yy, dopowiedzeń. Przeżyłem to. Poczułem, jak potwornie adrenalina człowiekowi wiesz, znosi odczuwanie bólu. Następnego dnia już nie było tak wesoło. Pojawiły się te opiaty. Natomiast one nie podziałały na mnie w ogóle. Ja nie poczułem żadnego działania przeciwbólowego opiatów. A powinienem. Yy, wziąłem drugi raz. Tam zwiększyłem o 50%. Znowuż zero reakcji. Prze Czyli co, że miałeś ciągły ból? Słuchaj, miałem ciągły, permanentny ból. Mało tego, słuchaj, A, ja, e ja e znając się o. trochę na tych przeciwbólowych lekach, no bo przecież też <grybujeszeszesz> kiedyś je przyjmowałem e rekreacyjnie, no, tak można powiedzieć. E I słuchaj, ja sięgnąłem po... Dwa oczka niżej, polek o nazwie ketonal, który daje, dentyści dają, rozumiesz, no, no. w zwykłym, wiesz, tam przy implancie dają ketonal. Ja nie sądziłem, że ten ketonal za, zadziała. Zadziałał. I teraz pytanie, dlaczego e, Tramadol, dlaczego te leki z grupy opiatowej nie zadziałały na mnie? Ups, uwaga, po tylu latach, prawie 40 latach, okazuje się, że ja mam wypalone szlaki neuronalne, które kompletnie nie percypują działania, rozumiesz, opiatów przeciwbólowo. Natomiast pojawił się efekt euforyzacji, euforyzacyjny, słuchaj, to jest słuchaj, ale wiesz co, ta euforia nie wywołała u mnie takiego, wiesz, jakby smyrnięcia na zasadzie, ojej, jakie to jak, miło. Jak to miłe, tak człowiekowe, boli, ła, wow, boli. Jeszcze trochę mi się przypomina, przepraszam, ale pamiętam, że w naszej, w naszej młodości były rysunki mleczki, Zenek, wesoły sanitariusz. No i to były. mniej więcej po prostu Robert, wesoły cier, cierpienie. Byłem, byłem naćpany, byłem naćpany, ale, bol, ale obolały nadal, więc efekt przeciwbólowy nie wystąpił. Nie uruchomiło to we mnie miłego wspomnienia z przeszłości z dawną kochanką o egzotycznym imieniu heroiny, jak Maleńczyk śpiewał, o którym pewnie też wiesz, że, że miał Maciek też te swoje doświadczenia z obywatelami. No my, my, my jesteśmy w, w tym recesie obywatelskim, którego współtwórcą jest Stanek Piątek, wiesz, no, autor tak, z znakomitej wiem, książki tak, heroiny, tak, 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 którą czytałem notabene i o jego, jego, jego metaforę pod tytułem czekolada gorąca, w która wchodzi w przyjął, to dokładnie no, to pisze praktyk. No, to Praktycy, którzy dotknęli heroiny, wiedzą o tym, że ona zostaje z nami na całe życie. Słuchaj, różnych narkotyków spróbowałem. Jedynym narkotykiem, którego nie, którego nie lubię, nie dlatego, że miał złe działanie, to jest właśnie heroina bo wszystkie pozostałe to były naprawdę nudne, kaprawe, mało atrakcyjne, łącznie z kokainą, wiesz, z marihuaną, to są pierdoły. Nie, nie, no, kokainę, no dobrze, nie chcę Nie, no, ale tutaj, wiesz, no, Pewnie wielu słuchaczy, oglądaczy miało doświadczenie no z kokainą. Tak, słuchaj, to jest najbardziej rozreklamowany, no gówniany właśnie. narkotyk no gówno na to, znaczy, gówno nie, znaczy jak ktoś nie ma na co 500 zł wydać, to nie, to nie, nie kupuje po prostu. Kurczę, no to... jest naprawdę dużo biednych dzieci. Nic bo, z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie, tego nie nie będzie. będzie. słuchaj, chyba... Tak. Panna To jest no. niesamowicie duże rozczarowanie. Zresztą, wiesz co, pięknie to spuentował Stanisław Ignacy Witkiewicz, zwany Witkacem, który, który w swojej książce Narkotyki nie te dusze napisał bardzo konkretne zdanie. Kokaina to jest kochanka. Która bardzo wiele obiecuje i <laughs> nic, nie nic nie daje. To jest kokaina. Gostek to odkrył przed wojną, drugą światową. <laughs> tak już w Polsce, że nie, wtedy że Na nie, Natomiast no słuchaj, tam. to powinni, to powinni, jakby powtarzać na każdej terapii tych, którzy się no wysłuchać. Ale zobacz, zobacz bo opowiadałeś o tym, jak na spotkaniu z dzieciakami kazałeś podziękować kolegom, którzy mają jakoś taki większy, większy ciąg na to. No to widzisz. Oni jest... wypadną, oni będą z, pla... no z tak. planszy z mieczenię. No widzisz, ale jeśli w ten sposób z nimi mhm. rozmawiasz, no to może. To nie chodzi o to, że za każdym razem, jak z nimi się to o, panie Robercie, jak pan mądrze mówi, będziemy zastosowali to, ale jeśli się umie odpowiednim cykiem trafić, no to tak jak w filmie, wiesz, który mm. jest zrobiony przez starych ludzi, według nich, ale coś jakoś trafiło, wiesz, jakaś, jakaś rzecz trafiła, no to tak samo taka, taka, takie zdanie z tego, z, z czego. no też może trafić, no że po prostu. Słuchaj, jedno słowo, wiesz, to, co teraz mówisz, jest bardzo bardzo jungowskie, dlatego że Karl Gustav który. człowiek, nawet nie czuję, jak mówi Jung, wielkim, <laughs> wielkim jestem jego fanem. Planem. Każdy, kto ma dużo czasu i, i, i ma ochotę czytać papierowe rzeczy, bo tej te książki jeszcze chyba nikt nie wydał na żadnym audiobooku czy, czy e-booku, sny wspomnienia myśli. Hmm. Jung tam y, pisze o tym, że jedno słowo może nam uratować życie. Powiedziane przypadkiem przez kogoś, nawet ktoś tego nie zauważy, ale jedno słowo również może nas zabić. I to niestety jest prawda. Baczmy na to, co mówimy, dlatego że to słowo może dla kogoś mieć bardzo poważne też reperkusje. Ja nie wiem, czy, ja by, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, że w pewnym wieku należy założyć spodnie długie, zdjąć krótkie majteczki. Nie, 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 nie. To jest związane z tymi eksperymentami. Naprawdę, to są choroby wieku dziecięcego. Jak ktoś ma potrzebę tego drive'u na narkotyki, rozumiesz, takie, srakie, czerwowakie, niech to robi, ale niech wie, że naprawdę trzeba w pewnym momencie mhm. zejść ze sceny, zakończyć te figle. I mhm. to jest ten timing. Ten, ten, to, to wyczucie, żeby nie stać się śmiesznym, żeby nie stać się żałosnym starym repem, no, rozumiesz, bumerem, który, który który, 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 rozumiesz, trzyma, wiesz, tego splifa, tego joycika, rozumiesz, no. próbuje, nie wiem, dorównać jakimś tam swoim małolatom, jakimś tam, nie wiem, znajomym, albo nawet próby, o których słyszałem w gabinecie, kiedy rodzice próbują, jarać zielsko, nie wiem, ze swoimi dziećmi, no to są naprawdę, to jest, to jest żałosne. No. Dzieciaki nie potrzebują kumpli. Oni nie szukają, nie szukają kumpli w osobach swoich rodziców. Szukają rodziców, a kumpli mają aż nadto. Dobra, to idźmy dalej. Z tego poziomu spotkań z Twoimi pacjentami, z, 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 na szkoleniach i tak dalej, przejdźmy na, na tę skalę makro, która pojawia się nam właśnie w tytule programu. Czy, czy Polska... Potrzebuje mm, terapii. No bo powiedziałeś właśnie, ty, <coughs> ja myślałem, że to, tak, że to raczej taka historyczna, mm, no nie to, że bójda, ale że to takie taka, taka, taka przerysowanie z tym karmieniem, z tym pojeniem przez y, ruskich y, po, y, Polaków. Y, a to rzeczywiście, to, to naprawdę to, to, to było zinstytucjonalizowane? Wiesz co, to były celowe działania w mojej książce, która jeszcze nie została wydrukowana, Aha. ale jest skończona, Aha. jest kawał rozdziału historycznego. Zaprosiłem historyka, żeby opisał o tym, jak na przykład rozbijano chłopów w Polsce. Celowo. Celowo. Płacono im za pracę, którą wykonywali, okowitą rozumiesz. I to wiesz, możemy sobie z tego dworować, ha, 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 nie, to nie było fajne, dlatego że to było otępianie celowe narodu. My mamy taką sytuację, mówisz Polska na kozetkę, Polska na terapię, yy, dodałeś jeszcze uzależnień. Yy, wiesz co, gdyby chcieli do tego podejść naprawdę tak, tak poważnie, iść za tą metaforą, to yy, Polska się nie, nie najgorzej ma w tym aspekcie. Natomiast generalnie Europa jest przepita. Wiesz, my naprawdę, jako Europejczycy, wow, jesteśmy, jaka... jesteśmy, naprawdę mamy wielki problem. Ale to powiedzieć, żeśmy teraz tutaj zaszokował. Kurde, to jakiś taki kompleks mamy, że wiesz, cała Europa jest taka właśnie w porządku, a my tacy pijacy słuchaj, jesteśmy. My jesteśmy w, my jesteśmy w, w, w pełni Europejczykami, jesteśmy mhm. czystej krwi Europejczykami. Mhm. Tak samo ćpamy, tak samo chlamy, mhm. tak samo zdradzamy, tak samo robimy różne dziwne rzeczy, które naprawdę nie warto robić. Ale widzisz, no jednak to jednak, słuchaj, to jest wojna. Mhm. To jest front. Mnóstwo ludzi zostanie z planszy zmiecionych. Statystyki wiesz, ja jestem trochę, no, też jestem wykładowcą, ja muszę się dobrze przygotowywać. Mm. Jak ktoś miałby ochotę wejść na moją stronę na Facebooku, ja tam jestem tym upierdliwcem, który tam co jakiś czas pyknie jakąś statystykę, mm. która niestety prostuje zwoje. No bo jeżeli nagle wiesz, okazuje się, że podaje WHO, że w przeciągu kilku lat trwania pandemii, to że dwa lata to wszystko obliczono. Wyliczono, że zmarło na świecie tam 3 miliony 400 około ludzi na COVID. Zmarło. I co z tego powodu zrobiono? Zamknięto nam świat. Ta pandemia spowodowała to, że świat przestał funkcjonować. Pamiętamy doskonale te puste ulice, maseczki. Cały czas, wiesz, moi pacjenci, którzy wychodzili do sklepu po pieczywo, mówili do żony, kochanie, wyruszam po pokarm eee, no prawie, że żegnali się, rozumiesz, jak broń Boże, nie chcąc tutaj jakby tego stykać, ale uczucie było takie, jak ci, którzy w Sarajewie w stanie wojny, wiesz, na Bałkanach wychodzili z domu, nie wiadomo było, czy wrócili nigdy nie wiedziałeś, czy jak wrócisz, to nie będziesz zakażony śmiertelnym wirusem, stary albo czy łapanki żyją, no wiesz, stary to to był, to, to był dziwny czas, który mhm. był nie tak dawno. On był naprawdę mamy 2024-2021 drugim drugim roku. Co jechałem wtedy, pamiętam, do Polsatu, jechałem na rozmowę, e, kiedy już się robiło bardzo gorąco. I tam z Piotrkiem witwickim, witwickim miałem mieć rozmowę na temat właśnie tego, co się dzieje. I co jadę sobie, tam 50-solidnie letni, wiesz, pod 30 podchodzący facet. I w taksówce, która mnie wiozła, nagle w Polsce nie było jeszcze ani jednej ofiary śmiertelnej. I nagle rozumiesz ten ekranik, który w taksówkach wiesz, teraz tak ci na twarz wchodzi, mhm. nagle jest informacja, że gdzieś tam pod Poznaniem zmarła kobieta w moim wieku. Ja mówię, no to ładnie. Jak ja, wie, wiesz, jak ja wtedy poczułem, że o, o kurcze biorą z mojej półki, bo wcześniej była narracja, że umierają tylko i wyłącznie, Sęsie. słuchaj, starsi ludzie. Parkujemy wątek pandemii, ale jest wolta do alkoholu. 3 miliony 400 ludzi zmarło, zamknięto świat. WHO podaje, to są naprawdę wyniki badań do potwierdzenia, do sprawdzenia, ja je umieszczam również na swoich profilach, tych social mediowych. 3 miliony rocznie umiera z powodu kontaktu z alkoholem. I teraz uwaga, nie z powodu uzależnienia od alkoholu, ponieważ można umrzeć z powodu kontaktu z alkoholem, nie będąc człowiekiem uzależnionym. Ups, o co chodzi? No tutaj odsyłam znowu do badań opublikowanych w The Lancet trwających 26 lat, gdzie się okazało, że możesz aktywować nieuświadamiane mutacje genetyczne w swoim organizmie, bo takowe mamy. I ta lampka wina to piwo do kolacji, niewinne, może to pyknąć, rozumiesz, tą... To, pierwszy, Aha, to pierwsze domino. Rozumiem, bo ja już chciałem dyskutować, jaki jest etap wiesz, uzależnienia w jakim kraju, nie? ale to nie chodzi o to, że, że po prostu ze względu na to, że się stale pije, tylko po prostu alkohol coś po prostu uruchamia. Tak? 26-letnie badania, e, największe badania na świecie, na gigantyczną skalę w stu, nie wiem, kilkudziesięciu krajach zostały przeprowadzone. Fundacja Gatesów, Melindy i, i Billa Gatesów to sfinansowała. I naprawdę te badania są warte pochylenia się nad nimi. Wiesz, to jest trochę jak z paradoksem Pascala, który mówi o Bogu: że jak nie wierzę w Boga, a okaże się, że istnieje, to tracę wszystko. A jak nie wierzę, a on naprawdę istnieje, no to. No, to, no, no, no generalnie, wiesz, jest to taki, taki trochę paradoks, więc jeżeli wiemy na temat tego alkoholu, nawet jeżeli ktoś, to, jeżeli ktoś nie ufa tak do końca tym, tym, tym badaniom, a nie jest alkoholikiem, i nie jest dla niego problemem, żeby nie ryzykować, to poddaje to pod rozwagę, taką ewentualność. Czy przypadkiem nie byłoby rozsądniej? Bywasz czasami na skanach tych takich medycznych. Nie. No, to będę ci jakby też motywował, bo jako wiesz sympatyczny kolega mój rówieśnik, to warto nie rozumiesz, widzę. warto rozumiesz robić sobie te skany. A czy ja na swoich? Jakbyś... Ja myślałem, że ty, czy w internecie ludz, ludzkie skany oglądają? Nie, 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 siebie. A tak, siebie. O, no ty, ty jesteś jakby poważny mężczyzna. Ja to sobie że to jest ja ja so... nowa tendencja. Po prostu że sobie ludzie oglądają skany innych. O, ta ma fajne tutaj, nie ten, nie ten szale kierunek szaleniec okay, skanujemy, dobra. Siebie. Dobra, skanujemy dobra. siebie sprawdzamy, rozumiesz, czy jest wszystko w porządku ponieważ ja to sobie robię raz na rok wielu lekarzy, u których bywam zadają pytanie którzy mnie nie znają czy pan pali papierosy? Standard? Standard. Okulista, tak, tak. taki straki owaki lekarz, takie pytanie zadaje. Tak, tak. No bo to już jest jakby oczywiste, że ktoś, kto pali papierosy, trochę ma inną procedurę, inną ścieżkę rozumiesz badawczą. Wtedy trzeba go wnikliwie zbadać. Tak, ale, ale, nie, ale to bardzo muszę przerwać. Nie pytają, czy pali pan papierosy albo marihuany. I powinni pytać, dlatego że człowiek mówi, że nie pali. No i co z tego? Ileś dziesiąt lat paliłem? No nie co? pytają jeszcze o picie alkoholu, a powinni. A, no tak samo. Ja się A, pan czy pije pan alkohol? Czy pan pije alkohol? Pytają zasadzie, się. Jak po prostu, że zdrowotnie samo, samo, samo tak? picie alkoholu, sam hmm. fakt wlewania w siebie w sposób tak zwany kontrolowany, tak zwany odpowiedzialny. Chętnie bym posłuchał definicji, co to znaczy odpowiedzialne jest picie alkoholu, bo te wszystkie dawki, które my tam słyszymy. 3 na 4, tam 3 dla kobiet, 4 dla mężczyzn, czy tam 2 dla kobiet, 4 dla mężczyzn, to jest kompletna fikcja. To jest, to jest kompletna bzdura. To nie istnieje. WHO dokładnie określiło, że jedyna dawka bezpieczna dla kobiety i dla mężczyzn to jest 0 łamane na 0. I proszę. Można to zweryfikować, sprawdzić. Te wyniki badań niestety odebrały dobry humor wielu ludziom, miłośnikom na przykład. Pewnie byś chciał mnie spytać o czerwone wino. Nie, no to jednak banał, sorry. Ale to ty, ty zadałeś pytanie, więc odpowiedz. Jakże fajnie, że mnie o to spytałeś? No, Właśnie a, przy a drugiej chodzi? Ale już to, to, my, to mamy ze sobą. Wiesz co? Ja nie chcę tutaj naprawdę tej fajnej przestrzeni, w tym zacnym radiu, jakby odbierać, jakby za, zabierać wykładami naukowymi. Jak ktoś naprawdę chce zerknąć, mm. sięgnąć do tych linków, na mojej stronie www.robertrutkowski.pl w zakładce badania zamieściłem kilka badań, które naprawdę każdy poważny człowiek powinien znać. Żeby była jasność, ja nie jestem misjonarzem. Ja się wyzbyłem pragnieniu zbawienia świata. Mhm, zauważyłem. Sam chcę być zmianą, mhm. którą pragnę dostrzec we wszechświecie. Ja od siebie Świecie. zaczynam. Czy to słowa? Nie wiem, wschód jakiś, wiesz, A talmud, jakieś talmudyczne. To są dobry. jakieś talmudyczne, nie wiem. Ja już pewnie jakoś przetransponowałem mhm. przez te wszystkie filtry percepcyjne. Ja od siebie zacząłem. Mhm. Żebyś miał jasność. Mnie się zarzu zarzuca, ale panie Robercie, ale pan ma takie naprawdę radykalne poglądy. Ja mówię, no jakie nie, poglądy? Nie, zesz zeszły. Znaczy tak. moim zdaniem kiedyś miałeś bardziej radykalne. <grym> Jaki jakie radykalne poglądy? To nie są poglądy, to są fakty. Tak, no ja tak. tylko i wyłącznie przywołuję badania naukowe, bo ja się w tym interesuję. Panie Robercie, teraz, ale zeszły. pan naprawdę takie radykalne fakty przywołuje tutaj. <grym> <grym> Dobra, to jest ładne. Nie, ale teraz zaraz, bo jest bardzo ważne, no. co, co, żeby był wniosek z tego. nuż ktoś ważny, słuchaj, mhm. minister zdrowia, pani ministra zdrowia czy ktoś. Tak, bo na teraz wygląda to tak, że jedynie yy, czytam przy rentgenie, czy właśnie yy, tak, przy, przy Udentysty, czy coś jest pytanie, yy, czy pali pan papierosy. Tak. A ty dodajesz, że powinno być również. I to w ogóle nie czy pali, tylko papierosy, tak nie, a nie, nie bez jakiegoś takiego wy, wyciągania ludzi tak. informacji. Tak nie, po prostu. Na informacje medyczne, a nie robienie ludziom po prostu wiesz, yy, 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 jakichś moralitetów. Ty mówisz, że to samo powinno z alkoholem. Tak, dlatego że to nie jest, to w pewnym sensie marzę o sytuacji, kiedy ja nie będę musiał się tłumaczyć z tego, że nie piję alkoholu. Tylko ktoś będzie musiał, sorry, ja piję akurat to się napije, nie? Dlatego tak nie, a nie, że czy, czy, czy takie wiesz, dziwactwo, że ja nie, nie, nie piję alkoholu. Tak? Bo, znaczy, o to, ja nie piję. tak? To jest takie, póki to, co to jest dziwactwo. To, to niedługo się już tak. stanie. Znaczy, to się, to się już to dzieje. To się już dzieje, co po strukturze sprzedaży yy, piwa yy, yy, Znaczy, ja głęboko w to wierzę, że picie alkoholu, obojętnie w jakiej postaci, yy, stanie się obciachem. No. dlatego, że to jest dowód na swoją słabość, no, gdzieś tam nie ogłaszamy światu swoich uh -huh. słabości uh -huh. Uh -huh. nie perorujemy w towarzystwie, że będziemy dzisiaj w sypialni z moją żoną nie wiemy, no. to jest u, u, uprawiać to, macie... to jest coś, w tym się chwalimy ale mówię właśnie wiesz, że no, ale... Jakby, Jak, jakimiś... Ale nie mówimy o tak, tym, nie. że ponieważ czeka nas uniesienie seksualne z moją ślubną, no. więc będę brał wiagrę, bo mam no. problemy z pałeczką. No, Albo na przykład no. właśnie to. Tak. No nie będę uzewnętrzny. No Wyobrażasz sobie taką sytuację, że ktoś to robi, rozumiesz, puka w ten, przepraszam bardzo, chciałem to ogłosić. No nie. No nie. A ludzie pijący alkohol, no niestety mogą sobie z tego sprawnie zdawać. Ale, panie Robercie, ja naprawdę nie mam problemu z alkoholem. Ja piję no. tylko dla towarzystwa. No. A to proszę to rozwinąć. Czyli co to znaczy? To znaczy innymi słowy, że. Skoro wszyscy piją w tym miejscu, to ja się boję powiedzieć, że ja mam klienta 50 plus, który przychodzi do mnie, ma naprawdę potężną firmę i on mówi: Panie Robercie, ja się nie mogę nie napić, bo oni mnie po prostu potraktują jako kogoś podejrzanego. To jest, to, w nim to się dzieje, że tak jest. Ale o czym to świadczy? Że ktoś ma pewne problemy komunikacyjne, tak. ma problemy akceptacyjne, ma może fobie społeczne. to, to nie fobia, to, to są, znaczy, on, się, on, on To są kwestie on diagnostyczne. oni ze swoim podejściem ładuje w, 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 w nich, wnik Piłem teraz y, na Sylwestra, który niedawno miał miejsce, kupiłem sobie wino portugalskie. Bezalkoholowe? E, szardony, no to wiadomo, że bezalkoholowe. <grym> Jeszcze nie wiadomo. Wiesz, ja nie piję alkoholu od ponad 10 lat, od czasu jak tym badaniami się zacząłem interesować. Mówię, Jezus Maria, no po co ja mam w ogóle wlewać sobie siebie, rozumiesz, coś, co mi może zaryzykować jakimś tam, wiesz, nowotworem, nie wiem, prostaty, krtani i tak dalej. Y, a już byłem wtedy, wiesz, pod 50 Teraz jestem już mężczyzną 60-letnim, więc wybrałem taką opcję, żeby, rozumiesz, nie zabierać czasu lekarzom. Nie jestem zainteresowany. Ja nie, nie chcę. Słuchaj, nie wiem, czy twoi rodzice żyją. Moi oboje nie żyją. Ja jestem już, można powiedzieć, całkowicie wolny od um, kontaktu z moimi rodzicami. Ojciec dużo wcześniej zmarł. Matka zmarła po rocznej gehennie. Porocznej gehennie parkinsonowskiej. Ktoś, kto miał rodzica parkinsonowca, wie, o czym mówię. Ten schodek parkinsonowski. To, że geriatrii w Polsce nie ma, to jest też. Ci, co wiedzą, mając starszych rodziców, że to jest dramat w Polsce. Ja spędziłem wiele, wiele dni, wiele godzin na Sorach z umierającą matką. Nie mam rodzeństwa, jestem jedynakiem, który musiał i chciał de facto się tym zajmować, pomagać mojej mamie. Słuchaj, mój rekord to jest 12 godzin na Sorze. To się mniej więcej tak rozkładało na 7 godzin, 8. Przy rekordzie to było 12 godzin z matką, no w strasznym stanie, ale uwaga, nie umierającą. Rozumiesz, bo ona wiesz, traciła kontakt, ona, ona była po tym schodku parkinsonowskim i ciągle coś tam się działo z tymi funkcjami psychomotorycznymi, ona się przewracała, poobijała się, ale wiesz, siedziała wiesz, na tym wózeczku, na, na, na tym sorze, a ja siedziałem razem z nią, prosiłem mojego dorosłego syna, żeby przyjechał i mnie trochę wsparł, skupił nam, nie wiem, wodę, jakieś kanapki. Czemu o tym mówię z taką emfazą? Dlatego, że kto w pierwszej kolejności był obsługiwany na tych sorach? Zgadnij. A, oczywiście, że wiem. Znasz historię. Tak. Słuchaj. Z, 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 wzięty z przystanku. W, wygooglujcie sobie a, e, opowieści, jeszcze, opowieści, tak. opowieści ratowników medycznych, których kurwica bierze a. za to, co się dzieje na sorach. Ponieważ a. jest... To jest w ogóle symbol soru, taki taki Słuchaj, to jest... Znaczy ja, dopóki mi sił starczy, dopóki będę miał argumenty i będę naprawdę chciał się w to bawić, albo ktoś mnie nie odstrzeli, będę... E, Walczył o to, żeby zmniejszyć konsumpcję alkoholu, chociażby przez regulacje nocne, żeby na przykład w nocy nie pito, nie kupowano w ilościach nieprawdopodobnych. Ja naprawdę nie znam Paweł, jesteśmy obaj mieszkańcami Warszawy i to bardzo fajnych miejsc. Ja bym chciał moją żonę i może synka wziąć rozumiesz, na spacer o północ, nie wiem, bulwarami warszawskimi, nadwiślańskimi. Czy jest to możliwe w tej chwili? No nie. To, co się dzieje na bulwarach to u, u, naprawdę woła o pomstę do nieba. To jest jedna wielka me, menelownia, rozumiesz? Ale, ale są tam punkty sprzedaży? Słuchaj, no, ja już pomijam punkty sprzedaży, rozumiesz, tego wyższego. Nie, ja rano wiem, jak ja no. to Ile małpek po prostu tam jest? Słuchaj, chodzi o to, że jak ktoś chce pić, to niech sobie kupuje alkohol w knajpach. Niech idzie do knajpy, posiedzi tak. w knajpie. Uważam, że powinien być nocny zakaz, e, prohibicja tak zwana tak. nocna, e, od 22 do 6 rano. Jak Kraków to wprowadził, wprowadził no. Wrocław, co się wydarzyło? To są normalne, jakby wyniki, jakby ujawniane w mediach. O połowę spadła ilość interwencji na sorach. Tacy ludzie, którzy jadą ze swoją matką, swoją żoną, ze swoim nie wiem przyjacielem, który nie wiem potrzebuje pilnej pomocy medycznej, on już nie czeka, bo trzeba ratować, rozumiesz, jednemu, drugiemu, trzeciemu, który że jest nie wiem z nożem w głowie, w brzuchu po, po awanturze pijackiej. No, to jest straszne. Ale ten, yy, ale jeśli chodzi o Kraków, no to też. Yy... Na pijakach z Anglii. Wiesz, no nieźle miasto żyło, wiesz, i to, że się zdecydowało jednak na. Ekonomia. Sumie. Proszę bardzo, to ten argument często pada. No ale panie Robercie, tu chodzi o pieniądze, no. nieprawda. Chodzi nie... znaczy, tu chodzi o pieniądze, żeby państwo na tym zarabia. No, więc nie do końca. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której już nie ma, nie wiem czy wiesz, została wiesz, rozwiązana. Wiesz, powiedzmy. <laughs> została rozwiązana, ponieważ no, stwierdzono, że trzeba to ujednolicić, mm, e, zmienić nazwę i teraz to jest jakby zupełnie inna struktura, gdzie tak ja naprawdę. Ale al, oni teraz się nazywają Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Prawdopodobnie z tego co ja dobrze pamiętam. Bardzo mi się nie podoba, że tam wrzucono słowo uzależnienie, dlatego że to pod, pod jakby utwierdza ten, tę absurdalną tezę, że problem z alkoholem się zaczyna, wiesz kiedy? Kiedy się od niego uzależnimy. Tak. Czyli jest jakaś mityczna granica, po przekroczeniu której. Alkohol staje się trucizną, jest tak. niebezpieczny, ale przed tą granicą jest wodą naturalną, mineralną, A, oczywiście, oczywiście, prozdrowotną. Oczywiście. Byle byś ten pieprzony, cholerny umiar, umiar zachował. Ale pani, Magia! Panie Robercie, mi nawet się film nie urwał. Nigdy w życiu. Ja tylko raz w tygodniu sobie dziabnę. Tylko w, w sobotę Aha. normalnie. No. Badanie numer trzy na stronie Roberta Rutkowskiego w zakładce badania o tym, ile czasu móc potrzebuje, żeby dojść do równowagi po wypiciu jednej lampki dzisiaj wieczorem do, hmm. do kolacji. Mówi się o sześciu tygodniach trwania dalej uszkodzeń. A właśnie te, te, te lampki, te, czyli te czerwone wino, o którym mówiliśmy. No to ja ci powiem, że więcej znam osób, mm, mówię tu osoba, dotyczy to obu płci, że zauważmy, więcej znam osób, które się uzależniły od alkoholu winem niż wódką. Ja po prostu ja mam to wszyscy znajomych i to było w dużej mierze panie. Proszę pana, in vino veritas, kultura śródziemnomorska. Co pan tu pieprzy, panie Rudkowski? Weź pan się, kurczę, puknij w głowę. Pan to w ogóle jest wariat. Pan w ogóle stygmatyzuje osoby pijące w sposób kontrolowany i odpowiedzialny. pan Słuchaj, i cukrem najlepiej jeszcze dodatkowo. Odczep się pan od winka i od piwka. Ja ci zacytowałem wpis na moim profilu, tam gdzie miałem, wiesz, pineskę z moim gabinetem. Słuchaj, ja już w końcu ten profil zamknąłem, rozumiesz, bo nagle mi zaczęli ludzie, wiesz, w, 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 pakować negatywy, w ogóle których na oczy nie widziałem. Więc, wiesz, wiesz, gość ocenia moje kompetencje, profesjonalisty, wiesz, psychoterapeuty, który nawet w moim gabinecie nie był, bo mu się nie spodobała moja wypowiedź. Mało tego, oczywiście to jest, ponieważ miałeś tutaj śpiewaka też, z tego co mówiłeś, Janka miałeś. my się z Jankiem znamy. Wiesz, jaki jest ulubiony Argument adwersarzy, bo ja też u Janka byłem na, w rozmowie i tam razem mamy taki punkt styczności, wiesz, ze śpiewakiem. E, oboje, obaj uznajemy, że e, trzeba coś zrobić, rozumiesz? E, to teraz będziecie mieć 13. jakiegoś spotkania, tak? Znaczy na tym SG u jest. Tak. jest na, ja jestem na Zgichu 13, natomiast ja z Jankiem mamy spotkanie e, związane właśnie z tą ciszą nocą. Wiesz, czym ja zaproponowałem Jankowi, że Nie pamiętasz kiedy to jest? Była... 18. 18. 18. Naprawdę warto wejść do mojego Facebooka i pojawić się. Jeżeli A. ktoś naprawdę ma dość, dosyć e, e, obawiania się przejścia w nocy przez ulice miasta, ponieważ są tabuny pijanych ludzi, którzy naprawdę nie są przyjaźnie nastawieni. To warto żeby się pojawił i żebyśmy poszli w ślady Wrocławia, Krakowa, gdzie wprowadzono, mówi się o prohibicji. Ja mówię, wiesz co, Janek, nie używajmy słowa prohibicja. Bo ja wiem, ludzie wykształceni wiedzą o tym, że prohibicja nie oznacza tylko całkowitego zakazu. Natomiast 99% ludzi uważa, że prohibicja to jest całkowity zakaz. I dlaczego tak media również podchwyciły tę narrację prohibicyjną? Bo to się lepiej fonetycznie rozumiesz składa. To jest takie bardziej nośne. To jest taki zakaz, my, jak, jaka prohibicja? My tu kraj, wiesz, husaria, mhm. wiesz, wolnościowcy, mhm. szabelka, nikt tam nie będzie niczego zabraniał. Mhm. Więc zaproponowałem Jankowi, wiesz, nazwijmy to e, alkoholowa Cisza noc. Świetnie, świetnie. i, pra, i prawdziwe, bo jak wiele osób mieszka po prostu koło takich, wiesz, syfowych miejsc, gdzie, gdzie się pijaczkowie spotykają i to szkło właśnie, i wrze, wrzaski i tak dalej, u mnie na, na bardzo eleganckim Powiślu, jak wracają, wiesz, teraz mecze, nie wiem czemu są, 23, zamiast jakoś 18 w dawnych czasach, pewnie ze względu na godziny reklam w telewizji, tak, ale po prostu te powroty i później tak siedzą i wiesz, i druga w nocy i też szkło, i słychać, to ja bym chciał mieć ciszę nocną, ja bym chciał mieć alkoholową ciszę nocną, dokładnie, rozumiesz? Mm. Także to jest świetna nazwa. Jak ktoś naprawdę Chciał swój głos, nawet swoją obecnością, nic nie musi mówić. Niech przyjdzie, pokaże siebie, że Warszawa jest zainteresowana wprowadzeniem tej ciszy alkoholowej nocnej, co naprawdę bardzo znacząco zmniejsza konsumpcję. Ja powiem tak trochę z grubiej rury: ja dostaję mnóstwo maili. Mnóstwo, naprawdę dziesiątki. Wybaczcie, ci, którzy piszą, że ja nie jestem w stanie na wszystkie w odpowiednim czasie od, odpisać. Ale mam też pracę, której, która jest dla mnie bardzo ważna, moich pacjentów w gabinecie. A później mam rodzinę i, i, i też z nimi I, chcę spędzić trochę czasu. I wyjazdy i spotkania w, w korporacjach i spotkania na, uniwersytet, na uniwersytetach. No, no nie wiem, jak się, jak, jak się rozdważy, rozdwajasz. Jakoś się udaje. Wiesz, jak dbam się o siebie, dobrać, więc gdzieś tam tej sił, tej sił brakuje. Ale do, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że. Ważnym tym czynnikiem, naj takim najważniejszym jest to, żeby jednak dać głos. Żeby dać głos, żeby pamiętać o tym, że tu nie chodzi o zakaz. Tu nie chodzi o prohibicję sensu stricto. Tu chodzi o regulację. Ja naprawdę prohibicje. nie jestem misjonarzem. Mhm. Ja nie chcę, wiesz. Jakby nawoływać, żeby, nie wiem, palić stacje benzynowe, punkty dystrybucji etanolu. Wiesz, jak jechałem e, dzisiaj do ciebie tutaj e, taksóweczką, e, tak, stać mnie na taksówkę, słuchaj. To się śmie, pamiętasz czasy, kiedy taksówka była uosobieniem w ogóle dobrobytu. Teresa, Ty wiesz? A ty wiesz, że w tej chwili normalnie oni nie mają zmiany, tych, tych współczynników od 20 lat stary. Tyle, mm -hmm. ile płaciły za taksówkę lat temu 20, tyle płacisz w tej chwili stary. To, to, to jest niezła akcja. To taka dygresja. I obserwuję Warszawę, ponieważ ja przeważnie jak jeżdżę przez miasto, to jeżdżę teraz na rowerze, albo własnym samochodem, i nie mam czasu, wiesz, na obserwację tego, co się dzieje dookoła. A jak jadę na przykład na takie spotkanie wieczorem, to sobie siedzę w taksówce i obserwuję miasto. I wiesz, co ja po drodze widzę? Wiem, sklep stary. Planeta alkoholi, alkohol 24. To też, to też. Ale oprócz tego, na każdym kroku jest kebab, na każdym kroku jest apteka i na każdym kroku jest punkt dystrybucji etanolu stary. To jest tak symptomatyczne, Kojarzysz? A, no tak, no tak. No tak. Ja celowo mówię o alkoholu etanolu. Etanol. A, A. Wiem, dlaczego mówię etanol? No. Dlatego, że alkohol brzmi w takim potocznym rozumieniu jak, jak, jak kompot, wiesz, Jest, jest w tak. Nie, punkt dystrybucji alkoholu to na przykład etanolu. etanolu. Etanolu, Punkt dystrybucji etanolu. etanolu. A z czym ci się kojarzy punkt dystrybucyjny etanolu? No z jakąś, nie wiem, z jakąś, jakąś zarazą. Ale, ale ty to znasz. Jesteś z pokolenia, które musi to znać, dlatego że facet y, jeszcze na Twoim poziomie... A wiem co? Tak, Lugola płyn. To też, ale jeszcze wcześniej. Y, powstała książka George'a Orwella, rok 1984. Pamiętasz, dzień zwycięstwa, Victory Džin? Wchodzisz do podziemia, gdzie, rozumiesz, w dziurze w ścianie metalowy kubek wiesz, jest a Ci tak, podawany tak, tak, z płynem tak. o smaku kwasu azotowego. Tak, Cytuję, tak. Orwella stary. Aha. Wypijasz go, odór jest tak potworny, tak niemożliwy do wytrzymania, że musisz go przetrzymać, żeby nie zmiotować tej treści. Ale po chwili przychodzi ten moment otępienia i takiego rozluźnienia. Słuchaj, przecież to jest opis picia wódki. I wiesz, tutaj jest takie teraz pytanie, które się pojawia. Jak to jest możliwe, że przez tyle tysięcy lat, setek lat, płyn. Ma taki silny immunitet moralny, prawny, kulturowy i uwaga religijny. Że ten płyn, który śmierdzi, który smak wywołuje odruch wymiotny, dodatkowo jeszcze nim Podnosimy go do góry i mówimy jakieś absurdalne na zdrowie, stary. Nie, jeszcze, jeszcze podnosimy i jest to całkowite sakrum. Słuchaj, ale. No, no, no mówię o, teraz o, o, no, o, podniesieniu, tak, o podniesieniu, tak? Tak, o w ten sposób. Pra, no, prawie, no, że w ten sposób. No, tak, no, ksiądz, tak, tak. podnosi podnosi Nie ja tylko wino w kielichu. No. No, wiesz, co ja nie wiem, ile mamy czasu, ale. No, jeszcze 25 minut mamy. Ja ci powiem wprost. A ja mam tyle pytań, kurt. To... Ja jestem facet, który był wychowany w rodzinie katolickiej, więc chrześcijaństwo mi jest bliskie. Mhm. Ja miałem oczywiście okres buntu, ja nigdy nie byłem kościółkowy, mhm. ale ja na religię chodziłem e, e, do parafii. Tak tak, Drodzy młodzi widzowie, kiedyś nie chodziło się na religię. Szkoły, tylko... Największą krzywdę, jaką zrobiono katolicyzmowi, to wprowadzono religię do szkół. Tak. I to, są, to jest również zdanie księży, którzy się boją to publicznie mhm. mówić, ponieważ to jest narzucenie pewnej rzeczy. Ja, zaczęło, zaczęło, I, to I to jest słabe. Mhm. I, to, I to powinno naprawdę wrócić na, na, do parafii. Ja jakby. Wyniosłem chrześcijaństwo z domu rodzinnego i ja nie umiem nie wierzyć. Mhm. To jest część mojej kultury, a poza tym też jesteśmy z tego samego pokolenia, gdzie się chodziło, rozumiesz, ja pierwszy raz e, oglądałem niektóre filmy fabularne no Tak, na, na, na pokazach w kościele, w, w kościele, tak. w, w kościele mhm. spotkania opozycyjne, słuchaj. Tak, tak. słuchaj. to było naprawdę niesamowite. Kościół spełniał bardzo fajną rolę, ale już nie chcę tutaj panów jakby, wiesz, piać na ten temat, ja niesamowitą konfuzję odczułem, no rozdarcie, żeby już mówić bardziej pszaśnym językiem, wewnętrzne pęknięcie. Jak rozjebało ja... mnie. O, no nareszcie powiedział to. Tego tak. po, y, niezwykłą konfuzję, rozdarcie, pęknięcie rozjebało mnie. No. Marek Piwocki, korkociąg. Mocna pozycja. Mocno. Jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to ja spadłem z krzesła, zobaczyłem to na pokazie, słuchaj, właśnie w kościele, w parafii. Tutaj na woli gdzieś daleko. To jest jakoś z 70, początku, 70 lat, tak? Wiesz co, to jest potworny film. Tam y -y. umierają mężczyźni na delirium tremens. To jest y -y. umieranie u ludzi, którzy, którym po prostu oni już nie wrócą nigdy, bo umrą albo będą mieli trwałe, już te organiczne uszkodzenia mózgu do końca swojego życia. Słuchaj, film jest porażający. Y -y -y. I dlaczego ja go przywołuję? Bo ja w kiedy m, po iluś tam latach ponownie go sobie obejrzałem, byłem już tym początkującym terapeutą, zrobiłem specjalizację, skończyłem studia, zacząłem być człowiekiem wykształconym, łączącym kropki. Mhm. Mózg mi się zregenerował po tych, rozumiem, narkotykowych mhm. wariactwach. Ja nagle mówię, rane boskie. Ale jak to? To substancja, która zabija ludzi, która prowadzi do szaleństwa, która powoduje, że facet we, we Włocławku bierze się kierę i morduje czteroletnią dziewczynkę bo, widzę niej, bo widzi w niej szatana z uszkodzeniem mózgu i możemy teraz znowu żeby epatować oczywiście przemocą przytoczyć Kamilka Szczęstochowy przytoczyć tego nieszczęsnego chłopca z Poznania gdzie rozumiesz człowiek z uszkodzonym mózgiem po, po kontakcie z etanolem zabija rozumiesz nożem na ulicy dziecko które kurwa mać spokojnie idzie na spacer z przedszkole wiesz co ja mam szczęście. bo on widział w nim diabła stary to jest po prostu Anioły. obłęd to jest, Pan to jest to jest obłęd to jest stary obłęd i ta substancja jest ja już pomijam, że legalna, bo legalna była, jest i będzie, ale ona jest 24H, stary, mm. rozumiesz? Szwedzi dawno się zorientowali i Skandynawia, że to jest ciężki narkotyk. Wiesz, spytałem się na jednym, na jednym z podcastów ostatnio, takim nawet dość popularnym, dziennikarza, który ze mną rozmawiał, czy on uważa, że alkohol jest narkotykiem. On tak się spojrzał na mnie, jak to narkotykiem? Nie, no nie jest. No to dociekam, to proszę powiedzieć, dlaczego nie jest? No i cisza. Bo jest. Bo jest. Tylko, że niestety legalnie. niekulturowo i nieprawnie. Natomiast medycznie, jak większość narkotyków jak kokaina, jak heroina, jak e, inne substancje psychoaktywne również etanol działa na układ dopaminergiczny i na serotoninergiczny stymulując wydzielanie tych neurohormonów mhm. co działanie jest identyczne. Oczywiście się, tam są niuanse, ale generalnie dlaczego my, my alkoholu nie traktujemy jako narkotyk? Ponieważ nie jest to kulturowo zaakceptowane. A wiesz dlaczego? Znasz odpowiedź na to pytanie, Paweł? Moją znam. Dlatego, że. <ścoughs> ale to się, się zdziwisz. Dlatego, że poza, wiesz, monar Monarem i tak dalej, w Polsce nigdy nie było narkotyków w szerokiej kulturze pojętej i one były złem całkowitym, całkowitym, całkowitym takim, wiesz, yy, wymyślonym, a to była nasza wódeczka, rozumiesz? I w związku z tym nikt nie połączy naszej wódeczki z tym, co zawsze było, to, tego naszego aniołeczka nikt nie połączy z, z diabełkiem, rozumiesz? Czy to nie kojarzy Ci się, rozumiesz, z taką wioską, gdzie jest, jak to w każdej wiosce, głupek? Mhm. I po tej wiosce chodzi głupek, który się, nie wiem, publicznie analizuje, nie wiem, wypróżnia, który zachowuje się skandalicznie, ale on jest naszym głupkiem tak, i tak. waran Wam... Czyli się ze mną, Tak. Absolutnie tak. To jest nasz wioskowy, nasz wioskowy głupek, wioskowy, rozumiesz? Tak. To jest ten upośledzony narkotyk. Wiesz, kiedyś był jeden z moich pacjentów, bardzo młody mężczyzna, który to jest, to jest rzadkie, żeby młodzi mężczyźni chcieli, wiesz, odstawić alkohol. Miał 28 albo 29 lat. On mówi: Robert, ja miałem takie wrażenie, jak wlewam w siebie wódkę, jakbym wlewał w siebie chorobę psychiczną. I słuchaj, to mi tak zostało po tylu latach to było za 20 lat temu wlewanie tej choroby psychicznej. I teraz wróćmy do tego, rozumiesz, podniesienia do tego, co księża robią. Dlatego, że ja, będąc jako ta osoba y, związana z chrześcijaństwem, wolę mówić o chrześcijaństwie niż o katolicyzmie, o, bo o chrześcijaństwo jest bliższe. Y, ja zacząłem odczuwać właśnie te takie wiesz, wewnętrzne. Jak to powiedziałeś? Dysonans. <diepie _ picked -up> <sh <couleur> <shall> <Distanz. shall> Lubię z tym gościem rozmawiać. Fajny facet z tego, z tego sito jest. I słuchaj ja mówię, ale zaraz jak to jest? To tutaj gdzieś występuje postać, która została ukrzyżowana. Ktoś, kto był uosobieniem dobra, czystości, który poświęcił życie za nas i co on zamienił wodę w truciznę? No, słuchaj, mnie się to zaczęło przestawać kleszcze. Chyba, chyba to powinno być, że zatrudnił truciznę w wodę. To tak <słuch> powinno być. No, nie? Dzisiaj do mnie zadzwonił Może no, z kolega, kanalizacji coś leciało, a Jezus z XXI wieku po prostu robi pstryk i pyszna czysta woda tak jak Dzisiaj jest w Warszawie. Rozmawiałem z Jarkiem, z moim przyjacielem, naszym rówieśnikiem z naszego pokolenia, który powiedział: "Wiesz co? Skoro Jezus zamienił wodę w wino, to nie dziwnego, że później u tych, którzy korzystają z tego produktu, ten produkt to wino zamienia mózg w wodę i to jest ten proces, odwrotny. Jezus zamienił wodę w wino, a później tylko tak, Jezu. O Jezu. Tak. Ale teraz bądźmy przez chwilę poważni, słuchaj, Wiesz, ja poświęciłem kilka lat ostatnich kilka lat życia między nimi na to, żeby przeanalizować y, cud w kanie Galilejskiej. I ponieważ jestem głupkiem, więc sięgnąłem do starodruków, sięgnąłem do. Proszę Państwa, głupkiem, a nie wioskowym głupkiem, tak jest. Co ty mówisz? Jestem głupkiem? No może trochę, ale daj spokój. Tak, bywam głupkiem. Bywam głupkiem wtedy, kiedy na przykład czasami się kłócę bezsensownie z moją żoną, zapominając o tym, że mieszkam z aniołem, który znosi takiego głupkę, jak ja. Albo że to nic nie da. Nie warto się kłócić warto. Może kiedyś zrobimy odcinek słuchaj, o relacjach partnerskich? Jezu, taką mam śmieszną no. anegdotę z tym związaną. Muszę cię powiedzieć. I Dobra. Przerywam, przerywam. Dobra. zapisujemy kanaga idejska, dobrze. E, mianowicie, e, właśnie z moją żoną, bardzo wspaniałą i e, kochaną. No, cały czas, właśnie jakoś, jakoś no, były te kłótnie i, i, i krzyki, i wiesz, i ja nie chciałem, nie chciałem tak żyć. I, I było tak coś takiego, że. że mm, y, Marta tak właściwie potem, no wiesz, wychodziła z tego, a we mnie to cały dzień buzowało po prostu, rozumiesz ja, ja nie chciałem do tego doprowadzać, ponieważ we mnie to nie miałem zwa, z, stracony dzień jakby, nie? A, a y, żona, dodam, jest terapeutką <grym> y, również. Y, no i słuchaj, y, y, lekarka moja powiedziała, że to poradziłaby tą yy, mediację, nie mediację tylko yy, negocjacje. no ne, nie, pa, pa, terapię małżeń, terapię, małże, terapię par, ta. Ta. no i poszliśmy na terapię par dla mnie to było najistotniejsze, że ja będę mógł po prostu przy kimś powiedzieć to, co zawsze chciałem powiedzieć i zrobić, no i co, słyszała pani rozumiesz, o, o to chodzi Tak, chciałeś wygrać, nokaut <śla> <śla> cicho, cicho, nie, choć mi o to, że to wszystko się, wiesz yy, i ona mówi, że tak, no ja mam taką zasadę, że y, trzy y, terapie robimy takie y, mniej więcej orientujące się o co chodzi i y, potem cóż ustawiamy, jak to, jak to będzie dalej, nie? A ja mówię, no dobrze, to wychodzimy. Ja mówię, dobrze, to no, może umówimy się już od razu na. A Marta mówi, nie, 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 najpierw jeszcze zobaczymy kalendarz w domu i tam później się umówimy. I przyjechaliśmy do domu. O, o, o co chodzi? Wiesz, co? No, nie nie spodobałem się, one ale nie, Nie, ombre byłem. Nie, nie, wiesz, co? No, poczekajmy jeszcze. Od tego czasu jest cudnie. Jest po prostu absolutnie cudnie. Mamy żadnych nerwów, wielka to na siebie tolerancja i tak dalej. Zrozumienie, że po co? Wiemy, co nastąpi przecież tak czy inaczej. Wiesz, że, się... wie, że teraz użyłeś słowa, a, który jest świętym gralem a propos komunikacji? Po co? To po co. To powinno być wygrawerowane y, wszędzie. Y, wyryte. Dlatego, że każdy, kto się chce napić, nie wiem, naćpać, pójść do burdelu, niech sobie zada najpierw pytanie: po co? Mhm. W jakim to jest celu? I teraz, ponieważ mhm. to są relacje mąż żona, jeżeli my chcemy wygrać w takim konflikcie, mieszkając z, jakby z naszą partnerką. Pragnę jej udowodnić. Mało tego zatrudnię jeszcze człowieka z zewnątrz, który jej udowodni, że to ja mam rację. No to de facto mam miejsce, jak do mnie również pary przychodzą. Słuchaj, to jest najgłupszy pomysł. Za to dlatego, dla, dlatego, że jeżeli chcesz wygrać z kimś, z kim mieszkasz, to załóżmy, że wygrasz i będziesz mieszkał z kim. Z, z kimś to przegrał? Aha. Przegwizdane. Naprawdę przegwizdane. przegwizdane. Tak. Nie, nie chciałem tak, to, 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 yy. Dobra, ale dziękuję, że mi to powiedziałeś, że wyciągnąłeś to po co ze mnie. Bardzo. Czyli mamy wiesz, yy, po, po coś ta historia była. Wiesz, kiedy terapia jest skuteczna, no. kiedy potrafisz o niej publicznie opowiedzieć. Więc naprawdę gratuluję Ci tego, bo coraz więcej ludzi nie traktuje terapii, że nie przemyka się, rozumiesz, do gabinetu pokątnie, mhm. jak do agencji towarzyskiej. Wiesz, ja, ja, ja często pytam się moich pacjentów, no mamy wiesz chłopaków młodszych w naszym wieku, którzy mają ten taki napęd, jakiś wiesz, irracjonalny, że mają wspaniałą kobietę, mają cudowne dzieci, rozumiesz, no i wiesz, jadą z tego swojego biura i wstępują na chwileczkę, rozumiesz, na szybki, orgastyczny jakiś tam numerek z jakąś, nie wiem, lolitką. I ja, zawsze, ja, ja, wtedy, py, py, ja wtedy zadaję pytanie, ale ja się nie pytam, co czułeś wcześniej, bo ja, ja wiem, co on czuł. Odcięcie od rozumu. Żeby się skupił na tym, jakie były w nim emocje post factum. I jest pytanie, jak się czułeś po? Słuchaj, wszyscy ci faceci w różnym wieku, to samo mówią. Dobra, teraz kupujesz ode mnie, ja powiedziałem to, ci, że jest... Nie, ty zacząłeś, że jestem dobrym krokieterem, a czy to potwierdziłem. Po co? Znak zapytanie. I drugie pytanie. Co po? <laughs> Dobra hmm? Do... Czemu mi jakś ze, ze, ze zęby Dobra. chodzi? O, no, udało tak się, skleiła się. Słuchaj, po co, co... No, no, tak, 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 tak. Po tak. co, a potem co po? Co po? No co po, ale ja ci powiem, co jest co po. Bo ci mężczyźni co mi później mówią, że on wraca do domu, wiesz, czasami się widzę, u zawoku zakręciła, e, że on wraca do domu i po pracy już nie bierze prusznica, który trwa 15 minut, tylko rozumiesz 40 minut, żeby zmyć z siebie ten brud. Ten, tak, ten, ten brud ob oblepia. Tak. Ten brud naprawdę oblepia. I widzisz, to bo to do brudnej, no. <laughs> to jest ta nieczystość. Tak. To, jest, to jest to kłamstwo. Tak. Znaczy, Znowu wróćmy do alkoholu, bo te też chyba ci o to trochę chodziło. Słuchaj, alkohol jest oszustwem. Mhm. On kłamie. Ty nie jesteś taki, jakim ci się wydaje, że jesteś po wypiciu tego alkoholu. Nawet ci, którzy w twoim towarzystwie widzą ciebie takiego uśmiechniętego, radosnego, to jest całkowita fantasmagoria. Kłamie na każdym, na każdym odcinku. Kłamie w reklamie, że jest, wiesz, jest tak fajnie. Kłamie w, co do, wiesz, co do nie, 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 nie niebezpieczeństwa, tak. Kłamie, że piwo, kłamie, że to nie jest alkohol. Alkohol płamie, że to nie jest narkotyk. No to, jest, to, jest, to, jest, to jest największe, to jest najbardziej marketingowe kłamstwo, jakie może być po prostu. No? Jak wyjdę od ciebie będę jechał tak sówką do mojej ukochanej żony, mojego wspaniałego synka, ponieważ ja mam dorosłego syna, ja to muszę tutaj takie tak, taki, tak, taki, tak, taki tak. zrobić małą, tą, żeby też ludzie zobaczyli, że naprawdę pokręcony ten gość jest, który u ciebie dzisiaj tutaj siedzi. Słuchaj, ja mam syna dorosłego, który ma syna swojego. Mm -hmm. Czyli ja jestem dziadkiem. A jednocześnie. A jednocześnie jestem ojcem, który tak. ma syna, który jest młodszy od mojego. Wnuka. Okay. <laughs> Ciekawe, <laughs> ciekawy qui tak, tak. który mnie bawi, e, ale też niesamowicie cieszy, ponieważ ja e, nie potrafiłem odrobić e, dzieciństwa mojego dorosłego syna, kiedy była ku temu odpowiednia chwila, i ja trochę to spieprzyłem, ale tak się los potoczył, że dzięki kobiecie, która mi teraz towarzyszy, ja ponownie przeżywam niejako. Drugą młodość, będąc ponownie ojcem, który już postanowił tego nie zepsuć. I ja każdą wolną chwilę spędzam teraz, dlatego ci, którzy próbują się też do mnie dobić, do gabinetu, chcąc się ze mną spotkać, napotykają, wiesz, moją asystentkę, która ich odbija za tam, nie wiem, za pół roku, bo ja skracam czas pracy, bo ja wiem jedno: Rafał ma w tej chwili 6 lat, w przyszłym roku idzie do szkoły, będzie miał 7 lat, to ma termin ważności, słuchaj, dlatego że on za. Ja, ja daję sobie mniej więcej jeszcze 5-6 lat. On jeszcze będzie chciał przez 5-6 lat z ojcem rozmawiać. Mhm. Po przyjściu z przedszkola powiedzieć: tato, 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 tato. A co przychodzą do mnie, rozumiesz? <grym> Opowiedz nam o tym, co poczułeś, drogi Pawle. <grym> to, samo, to samo co ty, jak w sprawie relacji z ojcem. No, kiedyś może zróbmy ojca ojcach swój odcinek i sobie pogadamy stary, no. to, bo ja du, du, długo mogę o moim ojcu opowiadać. To, że ja teraz e, wiem, jakie błędy mógłbym popełnić, a staram się ich nie popełniać, e, jest wynikiem właśnie tego łomotu, który dostałem wiesz, w swojej młodości. E, nie ma w życiu porażek. Są tylko informacje zwrotne, są o, tylko, weźnie, weźnie. Są, są tylko e, błędy, które warto jest zauważyć, ale wiesz, my sami czasami nie zauważamy tych błędów. Mnie się często też pytają, dlaczego ja tak ciepło mówię w różnych wywiadach o kobietach. Dlatego, że. No, no nie jest to jakieś coś bardzo dziwacznego. No. I, ale ja to trochę już wiesz, ociosałem od seksualności. Od, no, um, no, no mają, piękna. Kobiety jeszcze, mają kobiety jeszcze inne pozytywy niż piękne kobiety. Ratują, kobiety no. ratują świat. Kobiety ratują no. świat, dlatego że większość moich pacjentów, mężczyzn są, jest u mnie dzięki ich partnerkom. Bardzo często przychodzą do mnie, mówiąc wprost, Panie Robercie, ja tu jestem, dlatego że mi kazała przyjść. Kazała mi przyjść. Bo kobiety są jak nietoperze. Wychwytują infradźwięki. Mhm. To jest trochę, rozumiesz, jak y, wyczuwamy zagrożenie, zanim ono się pojawi. Jak ptaki, rozumiesz, wzlatują y, do nieba, <laughs> jak płonie las, kiedy jeszcze my tego nie wiemy. I to, kobiety mają to trochę tak genetycznie uwarunkowane, dlatego że, wiesz, tysiąc lat temu, czy, nie wiem, dwadzieścia tysięcy lat temu siła fizyczna miała znaczenie, prawda? No. Kobiety były dużo słabsze fizycznie, dla mężczyzna właśnie wracał z memutów. I żeby przetrwać, kobiety musiały wypracować sobie na przestrzeni tych lat. Pyszna woda. Pyszna. To jest woda z kranu i właśnie chciałem, <laughs> chciałem to właśnie powiedzieć, że yy, w Warszawie mamy tę super sytuację, że można się napić wody to znaczy z kranu. Mamy że, wodę że, za. Że, że, Bo wiesz co chodzi, że jeśli wódka, jak rozumiem, kosztuje w dalszym ciągu 23 zł, czy coś poniżej 30, tak? Yy, no, chyba, chyba tak no jest. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Wkurzająco tanio, a butelka kosztuje 7 zł zwykłej wody. No to coś jest tutaj nie tak, rozumiesz? Więc po prostu nie ma co kupować tych plastikowych wód, tak. yy, targać na, do, do, do mieszkania i tak dalej, tylko yy, dbać o to, żeby władze yy, u was, gdzie mieszkacie, po prostu, żeby, żeby picie, w ogóle słowo picie nie, okazna, nie oznaczało tylko alkoholu. No, co, to, co to za, Aneks, za jakieś aneksja słowa. Po aneksja, prostu. Tak. Takie bardzo pisowskie to jest. Se, Okradli nam słowa po prostu, a ta słowa została okradzione przedpisem. Semantyka, semantyka lingwistyczna. Cała ta formuła, wiesz, jakby językowa, ma cholerne znaczenie, ja dlatego moim pacjentom mówię, nie nazywaj tego głównym alkoholem, tylko etanolem. Mhm. Bądź precyzyjny. Ale mówię o piciu, mówią, mówi bardzo dużo specjalistów od alkoholu. Picie nazywają to, wiesz. Kiedy to, się, prze... to się wgryzło. No to, to, się... to jest to, moim zdaniem to, duży błąd. To, to przeniknęło i warto również odczarowywać słowa. Ale domknijmy wątek tak. kobiet, dlatego że one wypracowały. One wypracowały. Niestety w sobie, znaczy stety, dla nas jakby stety, wypracowały w sobie bardzo silny instynkt samozachowawczy, ponieważ były słabsze fizycznie. Więc Aha. nauczyły się w trudnych warunkach funkcjonować, prawda? Aha. I kobiety wyczuwają dużo szybciej zagrożenie. Jeżeli kobieta mówi swojemu partnerowi, że jest źle pijesz za dużo, aczkolwiek wiemy obaj, że zawsze jest za dużo alkoholu, nawet jak to jest jedna lampka do kolacji, bo te badania są naprawdę bezwzględne. One są bezwzględne te badania. One naprawdę mówią wszystko na temat alkoholu. To warto swojej partnerki posłuchać. Warto uwzględnić jej troskę o nas, żeby jakby też być naprzeciw jej obawom, jej, jej lękom. Bo kobieta dopóki zadaje pytania, dopóki się irytuje, to znaczy, że jeszcze jej zależy. Najgorszy dla mężczyzny jest moment wtedy, kiedy ona przestaje się denerwować, kiedy zobojętnieje. Obojętność to jest naprawdę wyrok śmierci na związek. Mm -hmm. I wróćmy jeszcze do tego wina. Bo wspomniałem Ci o tym, że zaczęło mnie to irytować, dziwić, smucić. To, że Jezus zamienił wodę. A w tu hej, tak, to się I zacząłem, rozumiesz, drążyć źródła. I na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat, dotarłem do wielu ciekawych materiałów, i jest to bardzo mocno opisane w mojej książce, która niedawno skończona, za chwilę będzie wydana, gdzie opisałem dokładnie całą tę drogę pozyskiwania tej wiedzy. Bo hmm, punktem wyjścia, co jest? Punktem wyjścia jest to, że my pod słowem winum, po łacinie, mm. rozumiemy wino. 12%. Dokładnie. To jest 10,5, 10 11, wino. tak. Natomiast jak sięgniesz y, pamięcią do tych właśnie, do, do tej starożytności jeszcze długo przed y, powstaniem Biblii, czyli dawniej niż 2000 lat, okazuje się, że w tamtych czasach, na to są potwierdzone badania. Polisemia nazywa się ta nauka, która wieloznacznością słów się zajmuje. Polisemia. I tam jest wyraźnie napisane, że w tych źródłach, że w tamtych czasach słowo oinos po grecku, oznaczające wino, słowo jain po hebrajsku, oznaczające wino, było dwuznaczne. I słowo winom. to nie oznaczało tylko soku gronowego sfermentowanego ale oznaczało również sok gronowy niesfermentowany. I teraz wiele osób, które przywołuje Biblię, fragmenty, w których jest mowa o aprobacie wina, to jest po prostu błąd w tłumaczeniu, bo tam w tym miejscu nie powinno być słowo wina, tylko powinno być wytłumaczone, że to jest sok gronowy niesfermentowany. A w miejscach, w których jest potępienie wina, jest mowa o soku gronowym sfermentowanym. I na to są naprawdę konkretne, to, do, to Biblia się za, jakby dopiero zaczyna rozumiesz, kleić, jak zaczynasz rozumieć. No, ale poczekaj, poczekaj, bo zaraz chcesz mi powiedzieć, że przez dwa tysiące, ileś lat, w wszystkich krajach świata wszyscy specjaliści itd., 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 i tak dalej, i tak dalej, i nigdy do tego nie doszedł, tylko, tylko ty. nie, nie, nie ja. Samuele Bacioki do tego doszedł. A, myślałem, że mówisz, że gdzieś studiowałeś, to źle zrozumiałem. Cztery. Ja studiowałem za sprawą. I, I do tego doszedłem. Samuel. Ja doszedłem do książki Rozumiem, wydanej w 1986, okay, w 1986 roku. W 1986 roku Samuele Baccioki. Postać, o której, o, o której się dowiedziałem, słuchaj, z zupełnie przypadkiem od księdza z Francji, którego nie poznałem osobiście drogą mailową który wysłał mi kontakt do tego Samuela Baczowskiego. to w ogóle ciekawa, bardzo fajna postać ten, ten, ten Włoch, bo on już, nieżyja, on już on, on jest nieżyjący. On słuchaj, napisał książkę pod tytułem Wino w Biblii, on jest teologiem, był teologiem, napisał doktorat w Uniwersytecie Gregoriańskim, papieskim. W Watykanie, więc naprawdę no, taki się wydawał wiarygodny, prawda? Był, jak się finalnie okazało, on był jedynym niekatolikiem, który skończył papieski Uniwersytet Gregoriański, nawet obronił tam tytuł, tytuł doktora. Więc na czym polega problem? Dlaczego w 1986 roku powstała książka, która dokładnie jest rozprawą naukową, krok po kroku. Pokazującą to, o czym ci teraz mówię. Dlaczego do tej pory o tych książce ty nie słyszałeś? A, no ty, czyli dokładnie mi o to chodziło, że, że ty tylko jesteś transmiterem tego, co właśnie o co pytam. Czyli jak to, przez tyle wieków nie, nikt do tego nie doszedł i w ogóle doszedł, i, i doszedł ten gość doszedł po prostu gość. I, to, i tego Mało nikt tego, nie, nie robi się ale, temu... Temu jakiegoś, ten, wiesz, ten facet on mnie zainspirował również do tego, żeby dalej drążyć temat, uh -huh. żeby nawet sprawdzić, co starożytni mówili o winogronach. Uh -huh. Okazuje się, słuchaj, że również te opisy winogron, one zostały źle przetłumaczone jakby dla współczesnych, że mówi się o soku winogronowym już tylko jako o winie. Zniknęła dwuznaczeniowość słowa wino. My rozumiemy go tylko i wyłącznie jako e, napój Apuja. alkoholowy. No słuchaj, żeśmy jakieś takie dziwne jakby ograniczenie wprowadzili na siebie. Ale zobacz, w języku polskim, przynajmniej ja pamiętam z mojego dzieciństwa na soskiej Kępie, że na, na, na winogrona miło się wino. Na winogrona miło się wino. To tak. wino, tak jak ten pomidor, chociaż leży 70 pomidorów w skrzynku, to to napisane jest pomidor, 70 tam wiesz... wiesz ja przywołam jeszcze taki. taki... Ale, ale dobrze mówię, czy nie? Tak, no, to... Wino jako wiesz, wieszające tak. a tutaj tak. na domu mają tak. wino. Tak. Znaczy, to, to jest znowu jakby zaanektowanie języka, wiesz, tego, tej, no. tej komunikacji. Mm zajęcie je przez ten obszar alkoholowy. Ja nie, 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 nie wiem, czy nie, nie lobby jakiś, wiesz, znaczy, to, że tak się lo, to... Lobby, lobby może, wiesz, jakby lobbować za parówkami, lobby może, lobować lobbować za tą czy inną marką samochodów. Natomiast to są kartele. Nie bójmy się słowa. Mhm. To są mechanizmy identyczne jak w kartelach alkoholowych. Paweł, my naprawdę żyjemy pod okupacją alkoholową wiesz, mina żednie, jak, spra jak, jak sprawdzisz statystykę. Słuchaj, my mamy, nie ma w Polsce rodziny, która nie byłaby dotknięta tym dramatem. W każdej rodzinie, słuchaj, jeżeli po drugiej wojnie światowej nie było rodziny, gdzieby ktoś nie umarł z powodu tych nieprawdopodobnie dramatycznych, wojennych. historycznych wydarzeń wojennych, tak samo w tej chwili w Polsce nie ma rodziny, gdzieby ktoś nie poniósł, Jakiegoś niesamowitego uszczerbku, czy na zdrowiu, czy nawet na życiu. Ja w mojej rodzinie też mam taką historię, gdzie byłem na pogrzebie młodego mężczyzny, rozumiesz, młodszego od ciebie, który zapił się na śmierć. Więc w każdej rodzinie jest ktoś, kto polek z powodu, rozumiesz, tego, że żyjemy pod okupacją alkoholową. I powtórzę, nie mam zamiaru. Lobbować za tym, żeby doprowadzić do jakiegoś tam zakazu, i tak dalej. Natomiast jestem za tym, żeby ludzie zaczęli otwierać umysły i rozumieć, że to nie jest niewinna substancja, delikatna, którą można okiełznać tylko i wyłącznie jakimiś tam, rozumiesz, edukacyjnymi zabiegami. Sły, to tak, jeśli w programie, który głównie jest społeczno-polityczny, drugi raz pojawia się temat alkoholu, to coś, coś tutaj świadczy. Że, yy, że chyba mam taką potrzebę, wiesz, że, żeby, co, żeby coś ku mocniej zrobić po prostu i zastanawiam się, czy co byś powiedział o tym, ja przyjdę tego 18, yy, ale gdyby w ogóle zrobić w Polsce jakąś taką, wiesz, no, społeczną, po prostu taki, taki, wiesz, ruch czy radę taką, ale nie... Wiesz, kto ale... najwięcej w Polsce na temat tego problemu zrobił ostatnio? No. Nie państwo. Nie ta czy inna ekipa. Wszystkie są umoczone, są w czarnej D. Rozumiesz? Alkoholowych korporacji. Czuję, zadajmy pytanie konkretnie, że ja ci odpowiem. Tylko, że tylko musimy powiedzieć, pytanie. Co, co, kto w kontekście zrobił. profilaktyki Aha. antyalkoholowej. Kto z Jedna wiec, tak? osoba. No co właśnie Janek Śpiewak? Nie. nie z całą miejscą, sympatią do jakiejś Na, skalę, no tak, tak, na tak, dużo tak. większą skalę. Tak, to. Piosenkarka. Dorota Rabczewska. Doda. Tak? Nie, Dorota tak nie... doda. Zrobiła tak dobrą robotę. Ona ma wiesz zasięgi jakieś tam milionowe. No wiem, nie wiem co zrobiła. Ona, miała rysze, co? Nie. Ona po prostu kilka razy wypowiedziała się na temat tego. Dlaczego nie reklamuje alkoholu dla niej? Alkohol A. jest tak samo dla mnie legalnym narkotykiem. A, I ona wymienia. Naprawdę to krąży gdzieś tam wiesz po internecie. To co doda powiedziała. Szacunek dla niej wielki, ponieważ państwo abdykowało. Państwo nie chce nic z tym robić, ale nie dlatego, że na tym zarabia. Bo znowuż na mojej stronie, w zakładce badania, mam dokładne wyniki badań w Polsce zrobionych przez PARP, które zrobił SG, Szkoła Główna Handlowa, gdzie wynika dokładnie 13,4 w 2020 roku przychod z akcyzy, 13,4 miliarda. Państwo na tym jakby dostało pieniądze. Mhm. I policzono, zbadano na podstawie dostępnych mhm. danych statystycznych. Zbilansowano. Na, zbilansowano. Tak? Wiesz, ile są straty społeczne i indywidualne, jakby takie jakby pośrednie i bezpośrednie z powodu konsumpcji alkoholu. Jakie są koszty uzysku tego 13,4? Strzelaj. 30? 90 parę miliardów. Wiesz, jaka jest różnica między stratami no to, to bezpośrednimi nie. i pośrednimi, jeśli nie. chodzi o budżet państwa? 70 około 4 miliardów yy, złotych. Rocznie, Paweł, pytanie, kto na tym zarabia, bo nie my. A zobacz, zobacz, taki nam się fajnie robi ten program, nie? E, naprawdę jest, to jest nieprawdopodobne, że minęło półtorej godziny, a ja się czuję, że tyle pytań mam jeszcze i, i, i mamy jakieś coś tam, wiesz, niedokończone. Jeszcze jak mówisz, że e, informacja zwrotna, to chciałem przy okazji o serial spytać, ileś tego mogłoby jeszcze być, nie? I teraz zobacz, był taki program e, Harszki-Wasilewskiej, nie, e, e, profesor, ten, e, Marszałek Sejmu, ten Wódko Pozwól. Wódko Pozwól, tak. tak, a, tak. Nie, 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 nieważne, kto go prowadził. A tu program tak. Halo? Wódko, pozwól żyć, słucham. No, dzień dobry, dzień dobry. No, jest źle, bardzo źle. Oj, jest, ślep, jest bardzo źle, no, Ale zróbmy to, żeby było. No, dobrze, dziękuję. Halo na telefon. No, dzień dobry, dzień dobry. No, jest, jest źle, jest jest I to był taki program, godzina takiego po prostu wiesz, narzekania. A, a pęci że. Program analogiczny właśnie, ale wiesz, taki popkulturowy, wiesz, z, właśnie z taką dodą, wiesz, różnych ludzi pokazujących, jak wiesz, jak z tego wychodzą. I po prostu ośmieszający, to rozumiesz, znaczy przestać się, wiesz. Znaczy, Paweł pizzy z obsiachem, no Podoba mi się bardzo, znaczy tak, z jednej strony to tu mówi, że nie jesteś żadnym, wiesz, tutaj yy, 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 jakiego te słowa użyłeś. Yy, no... W, że, że, że w każdym razie że zupełnie spokojnie podchodzisz do tego i co uważają, że tam... ortodoksem. O. E, no jesteś ortodoksem, tylko jesteś ortodoksem, to jest tak naturalne u ciebie i tak właściwie nie, nie sięgasz do żadnych... Nie sięgasz do żadnych y, propagandowych numerów, y, sztuczek i tak dalej. To jest bardzo ważne, rozumiesz, bo, bo, bo to, co wiesz, psuje y, y, jakiegoś rodzaju, właśnie y, głoszenie wiesz, y, pewnych prawd, pewnych, y, y, no, tak jak religie, jak no, różnego rodzaju rzeczy, to jest to, że oni potrzebne są mechanizmy nie, nie do końca oparte na prawdzie żeby tak mocniej stanąć, no wiesz, żeby tak się mocniej odbić, nie że wiesz, że jak tak wszystko będzie prawdziwe, to, to tak się rozmyje. A to co w tym mówisz? To wszystko jest prawdziwe po prostu. Tylko Rozumiem? widzisz, to, mówi to facet, który sam doświadczył jakiejś iluminacji intelektualnej, dopuściłeś naukę, dopuściłeś wiedzę, przemieliłeś to również ze swoim doświadczeniem i wyciągnąłeś wnioski. Mhm. Ale Paweł, no, nie masz 30 lat, jesteś facetem 50-paroletnim, yy, który musiał jakąś tam swoją drogę przejść. Więc naprawdę uwierz mi, że większość ludzi, która słucha tego naszego gadania. Jest poirytowana, ponieważ się czują strofowani przez dwóch bumerów, a ludzie nie znoszą strofowania tylko żeby jakby ich wszystkich uspokoić. Ja mam w dupie, czy wy będziecie pili, czy nie. Mnie tylko interesuje to, żeby odblokować sory, żeby mój syn, który dorośnie, nie musiał na osiemnastce zmuszać się do tego, żeby wypić, żeby być zaakceptowanym tak. przez grupę rówieśniczą, wiesz, jechałem metrem, ponieważ też jestem ekologiczny i, i coraz mniej samochodem jeżdżę przez, przez Warszawę e, i słuchaj, jadę sobie, czytam książkę, bo jestem czytelnikiem książkowym, molem książkowym i jednym uchem oczywiście usłyszałem rozmowę circa 18-19 lat dzieciaków, które wiesz jechały to i teraz jest... cytuję, no. cytuję. Stary, osiemnastka, jaka no. impreza była w sobotę. Słuchaj, tak się doliłem, Słuchaj, nic nie pamiętam. Słuchaj, to nie było jaja. Mhm. To nie było wiesz, w formie pastiszu, jakieś wiesz, ale, kpiny. Ale doskonale wiesz, że nie było metra, ale w tramwaju słyszeliśmy to sami od naszych z naszych kolegami mieliśmy rozmowy i później po 10 latach Wiesz to co, samo. Chciałbym... To, dlatego ja zacząłem od tego pamiętać i od tego zacząłem właśnie nasz program dzisiejszy. O tych dzieciaków, czy coś można z nimi zrobić. Wiesz co, chciałbym tutaj, żeby nasza rozmowa, bo myślę, że będziemy za tak, chwilę kończyć, tak, tak, bo chciałbym jeszcze mojemu synowi dzisiaj przed snem przeczytać kolejny rozdział Tomka Sojera. Przygody A. Tomka Sojera. Klasyka. <laughs> I Miałem pacjenta, e, będzie wątek muzyczny, który załapał się do, do technicznych, e, wiesz, do obsługi technicznej stąsów. Przez kilka lat rozumiesz jeździ po świecie ze stąsami. Opowiadał mi rozumiesz, że ta cała narracja rozumiesz o tym rock'n'rollowym, że to jest jedna wielka ścieżka, słyszę, że oni od 20 lat w ogóle nic nie biorą, nic nie piją, szpital z nimi jeździ, ale to jest tylko taka, taka mała dygresja. Oni już dawno zakończyli, bo oni by nie dożyli do tego momentu, gdyby rozumiesz oni sobie nie odpuścili rozumiesz tej całej otoczki takiej rock'n'rollowej. Natomiast ten chłopak jeździ z artystami znamienitymi mieszka w Londynie, i on był na jakimś koncercie tutaj w Polsce, bodajże w Krakowie, tak, w Krakowie, z jakimś danym artystą. I słuchaj po koncercie, kiedy emocje już opadły, wiesz, robota wykonana, drzewie bywało tak, że wyciągano wiesz, splifa brytyjskiego, brano polską wódkę i wiesz, ostra jazda. A po tym koncercie, o którym on mi opowiadał, słuchaj, ta ekipa techniczna od strony brytyjskiej, ta ekipa polska, e, wiesz co zrobiła? Założyli buty, tam nie wiem, o drugiej w nocy założyli buty, rozumiesz, i po, poszli pobiegać po, po, po plantach starych. Czy to nie jest piękne? No to jest chyba coś, co jakby zepniemy klamrą no początek ładnie. naszej rozmowy. To I, się już stało. I do, do mózgu trafiło to po 20 minutach, Biegania, co chcieliby inni, żeby po jednym dzień Brawo. Do, brawo. No. Ty, to ładnie to spętowałeś. Dobry no. jesteś. Dokładnie no. to tak działa. Wystarczy naprawdę dupę spocić, żeby uzyskać coś, co mało tego, że będziesz się lepiej czuł niż po intoksykacji, ale również od, odpara ci poczucie wina. Super. Bardzo dziękuję. To był Robert Tutkowski. To jest cały czas jeszcze, ale był na, w naszym programie. No... Przemyślmy sobie to wszystko i może zrobimy coś dalej jeszcze, kurczę. Wszedłbym, to po Wszedłbym chciałbym, kurczę, zrobić coś naprawdę w takich, powiedziałbym, w kolorowy sposób to, co robiono dotychczas w sposób szaro-czarny. ci się, chce ci się i to jest bardzo ważne, bo jesteś najlepszym w Polsce copywriterem, więc od razu niech odpowiedni się tam zainteresują. <laughs> tekst. Bo facet tak po prostu tutaj łączy fajne kropki. No, Dzięki, Dzięki bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia. Reset obywatelski